u Państwa na ekranie przy takim participants, przy takim napisie. Także bardzo prosimy w ten sposób zgłaszać się do zabierania głosu. Ja będę po kolei wywoływała Państwa tych, którzy będą chcieli zabrać głos i będą mogli wtedy Państwo włączyć mikrofon. Na razie wszystkie mikrofony są wyciszone. Jedynie osoby, które będą prezentowały, mają możliwość samodzielnie włączenia mikrofonu i kamery. Panie ministrze, mamy jeszcze 2 minuty, więc myślę, że poczekamy. Dobrze, ja jestem gotowy. Szanowni Państwo, wybiła godzina 10. Witam Państwa na konferencji Dobre praktyki obsługi prac geodezyjnych w obliczu pandemii. Witam głównego geodetę kraju, doktora habilitowanego inżyniera Waldemara Izdebskiego i oddaję mu głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam na tej konferencji zorganizowanej dosyć tak doraźnie, no ale sytuacja, która jest związana z epidemią, jest dosyć niezwyczajna i zmusza nas do takich nadzwyczajnych różnych działań wspierających. Jest mi bardzo miło, że naszą dzisiejszą konferencję zaszczyciła pani wiceminister Anna Kornecka. Witam panią serdecznie. Witam, dzień dobry. Pierwszy raz ma pani minister okazję spotkać się ze środowiskiem geodezyjnym, a wśród, tak powiem, odpowiedzialności na pani stanowisku jest odpowiedzialność również za geodezję i kartografię. Także jest nam bardzo serdecznie, bardzo miło, że pani zgodziła się chociaż przez chwilę być z nami. Ja pozwolę sobie jeszcze przywitać 2-3 gości i za chwileczkę oddam pani głos. Oczywiście. Dobrze? Witam też panią Anitę Kukawską, dyrektora Biura Architektury, Budownictwa i Geodezji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Jest pani Anita, ale nie widzę obrazu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jak wszyscy wiemy teraz w obecnej sytuacji, gdzie nic tak naprawdę nie wiadomo, jak się to wszystko rozwinie, współpraca i komunikacja są bardzo ważne, dlatego tutaj też ukłony dla pana ministra Waldemara Izdebskiego za zorganizowanie tej konferencji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam panią minister. I chciałbym jeszcze powitać swojego zastępcę, panią Alicję Kulkę. Witam też serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę Państwa, jest z nami już w tej chwili prawie 800 osób. Jest to, tak powiem, już taka tradycja, że na tych naszych konferencjach jest zawsze dużo, dużo ludzi. No, mam nadzieję, że tematyka, którą poruszamy, będzie bardzo Państwu przydatna. No, taki jest nasz cel, żeby o pewnych rzeczach powiedzieć, pewne rzeczy spróbować rozwiązać. O czym będziemy tutaj mówić, to troszeczkę później przedstawię. Teraz chciałbym oddać głos pani minister Annie Karneckiej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Pan minister powiedział, że pierwszy
raz występuję przed Państwem, ale jestem przekonana, że z niektórymi z Państwa już wcześniej spotkałam się w mojej praktyce zawodowej, w praktyce szkoleniowej. Tematyka geodezji czy kartografii też nie jest mi obca z mojej poprzedniej, jednej z poprzednich prac w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie. Także zdarzało mi się wydawać decyzje również z tego zakresu, więc ta tematyka, mam nadzieję, nie jest mi obca i będę mogła z Państwem znaleźć wiele płaszczyzn do współpracy. Bardzo się cieszę na zaproszenie pana ministra na tą wideokonferencję. To dzisiaj niezmiernie ważne, żeby rozmawiać o tym, jak w obliczu epidemii COVID-19 funkcjonują różne sfery życia i różne sfery administracji. I tutaj, jeśli chodzi o obsługę prac geodezyjnych, to również jest to bardzo ważne, żeby utrzymać jakby cały czas ciągłość tych prac, utrzymać ciągłość prac geodezyjnych, ale także obsługę inwestorów w obliczu pandemii i dbać o to, żeby ten proces inwestycyjny budowlany był cały czas niezakłócony. Także tutaj ta praca zdalna, jak Państwo widzicie, ja też nie jestem w tym momencie w ministerstwie, jest dzisiejszą rzeczywistością i tak będziemy funkcjonować najprawdopodobniej przez kilka najbliższych miesięcy. To, co teraz zapowiedziano, ten taki troszkę bardziej kroczący lockdown, to są najbliższe tygodnie, ale myślę, że te zmiany, które już zresztą wdrażamy powoli od marca tego roku, będą z nami na dłużej, w związku z czym takie wszystkie praktyki, wszystkie procedury, wszystkie działania zmierzające do upraszczania, informatyzowania, cyfryzacji danych jak najbardziej tutaj są konieczne, one muszą postępować i tak naprawdę ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, czyli epidemia, ona tylko przyspieszyła zmiany, które i tak są konieczne do zastosowania i one niestety w dużej mierze dotyczą zarówno procedur administracyjnych, ale też wszystkich jakby wokół działań, z którymi mamy do czynienia, także w zakresie wszystkich działań, którymi zajmuje się geodezja. Zachęcam tutaj też do śledzenia różnych zmian, które wprowadzane są nie tylko w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, które zmierzają do upraszczania i przyspieszania tych procedur i ich informatyzacji, bo to jest niezmiernie ważne. Już w tarczach w tym roku mieliśmy do czynienia z różnymi uproszczeniami. Takich uproszczeń będziemy wprowadzać coraz więcej, ale także zmienia się samo KPA i tam bardzo dużo zmian zmierzających do jednoznacznie w kierunku elektronicznego postępowania administracyjnego, które ma być bazowym postępowaniem. Odchodzimy od tradycyjnych akt, w związku z czym tutaj też pełna koordynacja wszystkich sfer działania jest bardzo ważna i jest bardzo ważna, żebyśmy wszyscy jakby uczestniczyli w tym procesie. Tych zmian zostało już wprowadzonych w tym roku bardzo wiele. Mamy elektroniczną formę map do celów projektowych. Proszę Państwa, większość dokumentów powstaje dzisiaj w formie elektronicznej, nie w formie papierowej. One następnie są drukowane i przedkładane albo organom administracji, albo w drugą stronę są wręczane wnioskodawcom w formie papierowej. Od tej formy niestety będziemy odchodzić i jak pokazał ten rok, będzie to raczej prędzej niż później. Więc tutaj zwracam też uwagę, że to jest jakby trend, który nie dotyczy tylko geodezji, dotyczy całej administracji, ale będziemy musieli tutaj się do tego dostosować i pokazać, że geodezja nadąża za duchem czasów i jakby jest, odpowiada swoim też odpowiada na wyzwania dzisiejszej rzeczywistości. Ostatnia rzecz, z którą będziemy się pewnie mierzyć z panem ministrem w najbliższym czasie, to dostęp do numerów ksiąg wieczystych. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne. Będziemy tutaj na pewno też koordynować nasze działania zmierzające do tego, aby ta dostępność tych danych była jak największa i żeby inwestorzy mogli korzystać z danych geodezyjnych, z danych z ksiąg wieczystych w jak najszerszym zakresie. Ja Państwu życzę
miłej wymiany doświadczeń, miłego spotkania i mam nadzieję na kolejne takie spotkania w najbliższej przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister. Zapewniam panią, że my bez żalu żegnamy papier. Już ten proces rozpoczęliśmy znacznie wcześniej i informatyzacja geodezji jest to przynajmniej, to jest to, co mi leży bardzo na sercu i chciałbym zrobić w tym maksymalnie dużo. Mam nadzieję, że wiele już się udało zrobić. Ostatnie rozporządzenie, które wydaliśmy, wprowadza obligatoryjnie operat tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej. Jedyną rzeczą, jaką musieliśmy zrobić, no dać ten okres przejściowy, ale de facto od 22 sierpnia w Polsce dokumentowanie prac następuje w operacie w postaci elektronicznej. Został jeszcze okres przejściowy, no na skutek tam różnych oczekiwań, jeszcze jest przez rok, ale to myślę, to jest taki, to co pani minister powiedziała, że ludzie przygotowują dokumenty elektronicznie, potem je drukują, żeby zanieść to podjąć odpowiednie działania w urzędzie. No więc to w pełni się z tym zgadzam, że to, co ten wirus oprócz złych doświadczeń dla wielu ludzi, no jest niestety przykrych doświadczeń, w administracji przyniesie duży postęp, tak, bo pokazuje to, zmusza w sposób no taki bezwzględny do działania, tak. Ale też pokazuje naszą siłę, że nie zatrzymaliśmy się, tak? Że są środki, są metody po to, żeby się komunikować, żeby się spotykać, żeby działać, czego dowodem jest chociażby dzisiejsza konferencja, czy działanie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mniej więcej od tam połowy marca, gdzie praktycznie cały czas realizujemy zadania zdalnie. Mam nadzieję, że ze skutkiem pozytywnym, bo w tym czasie skończyliśmy prawo geodezyjne, wprowadziliśmy 5 rozporządzeń, no i na bieżąco, tak powiem, jesteśmy ze środowiskiem geodezyjnym. Także tutaj pod tym względem cieszę się z takiego podejścia, pani minister, bo jesteśmy, tak powiem, absolutnie zgodni co do pewnych działań. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam, bardzo. Zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję. Proszę państwa, czyli pani minister, ponieważ nie ma czasu, więc się wyłączy, obiecała, że będzie nam się troszeczkę przysłuchiwać, jak tylko będzie mogła. Natomiast my przystępujemy do działań. Ja pozwoliłem sobie wyświetlić taką krótką prezentację. Pani Jolu, tylko proszę o potwierdzenie, że widać tą prezentację z tytułem. Tak, panie ministrze, widać. Więc krótko tylko 2-3 slajdy pokażę, bo chciałbym, żeby, tak powiem, tytułem wprowadzenia do tego spotkania powiedzieć o pewnych rzeczach, których wszyscy doskonale wiemy, ale chciałbym troszeczkę spojrzeć na to z góry i uporządkować, bo współczesna geodezja, proszę państwa, to są te rzeczy, które wykonujemy w terenie, pomiary, różnego rodzaju prace geodezyjne, które zmierzają do realizacji czegoś. No czego? My map dla samych map nie robimy. Na tych mapach są projektowane inwestycje, rozwija się nasza gospodarka dzięki temu. Proszę państwa, efektem tych wszystkich prac, które realizują geodeci, są bazy danych tworzone na różnych poziomach administracji, na poziomie powiatowym, wojewódzkim, centralnym i wszystkie te bazy danych służą, proszę państwa, ludziom. To jest na bazie zgromadzonych danych w geodezji i odpowiednich usług udostępniających te dane, tudzież otoczenia prawnego, tworzymy, właściwie utworzyliśmy i cały czas rozwijamy infrastrukturę danych przestrzennych, czyli coś, co służy nam w rozwoju społecznym, gospodarczym. I proszę państwa, w tym wszystkim no, przychodzi wirus, tak? Przychodzi sytuacja nadzwyczajna, wymaga od nas pewnych działań nadzwyczajnych i takim temu poświęcone jest spotkanie. Oczywiście nic nowego w tym momencie nie ma, ale bo w tym trybie funkcjonujemy już od marca. Natomiast chciałbym zwrócić szczególnie tutaj uwagę na pewne rzeczy, bo zanosi się na to, że ta sytuacja się w najbliższym czasie nie zmieni. I chciałbym, żebyście podzielili tutaj dobrymi praktykami wynikającymi z zastosowanych rozwiązań w poszczególnych instytucjach zmierzających do usprawnienia funkcjonowania geodezji. My nie możemy geodezji zamknąć, bo jak zamkniemy geodezję, to zamkniemy inwestycje. Więc tutaj nie ma takiej możliwości. Tam, gdzie geodezja jest zinformatyzowana,
jest łatwiej. Tam, gdzie tej informatyzacji nie ma, jest znacznie trudniej, bo wszystko opiera się na kontaktach bezpośrednich. I te zmiany, które zrobiliśmy w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w tych 5 rozporządzeniach, które wydane zostały, to wszyscy Państwo wiecie, że miały cel i w dużej mierze ten cel osiągnęły, czyli przyspieszyły proces inwestycji i usprawniły pracę geodetów. Wprowadziły bezpłatny dostęp do danych i wprowadziły uproszczony, znaczy może inaczej, usprawniony proces aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. No i taka rzecz, która już tak powiem nie zależy tutaj od sprawności, ale od 1 stycznia wejdą przepisy, które usprawnią funkcjonowanie geodezji w zakresie lepszego jej finansowania. Ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim z punktu widzenia właśnie tego koronawirusa, to zrobiliśmy zmiany dosyć istotne w obszarze informatyzacji, dlatego że dzisiaj jest szeroki i bezpłatny dostęp do danych geodezyjnych, właściwie dla każdego, ale w tym słowie dla każdego mieszczą się również geodeci. Państwo też macie dostęp do tego wszystkiego dzięki podjętym działaniom. Stawiam, przynajmniej ja od początku funkcjonowania na tym stanowisku, nacisk na popularyzację e-usług. To już niezależnie, czy był wirus, czy nie było wirusa, to jest istotne, proszę Państwa. Informatyzacja geodezji w każdym momencie, tam gdzie rzecz może zrobić maszyna, to chciałbym, żeby to maszyna tą rzecz robiła. A rzeczy nieosiągalne dla maszyny, żeby wtedy dopiero wykonywali ludzie. Więc ta popularyzacja e-usług, mam nadzieję, że Państwo ją też widzicie. To, o czym wspominałem, elektroniczna forma komunikacji z ośrodkami, to jest jedna rzecz. I drugi, operat elektroniczny w postaci, znaczy operat w postaci elektronicznej, to jest coś, co powinno zinformatyzować geodezję. Jest wiele rzeczy, o których dzisiaj jeszcze będę mówił w trakcie, czy w formie, tak powiem, swojej wypowiedzi, czy odpowiadając na pytania, bo jest wiele rzeczy, które możemy zinformatyzować. Te rzeczy, podstawy prawne, które zostały wprowadzone, dają takie szerokie możliwości. Być może czasami Państwo nie zdajecie sobie z tego sprawy, może trzeba po prostu tutaj podpowiedzieć pewne rzeczy, może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i temu ma służyć konferencja. No, chociażby ostatnio była konferencja dotycząca informatyzacji narad koordynacyjnych. Proszę Państwa, w tej chwili jest już 150 powiatów, w których narady są skoordynowane, którym narady są prowadzone w postaci elektronicznej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ta liczba jeszcze istotnie się zwiększy i właściwie w każdym miejscu będzie można narady prowadzić w postaci z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. I teraz, proszę Państwa, przystąpimy do pierwszej prezentacji. Zechcę się podzielić spostrzeżeniami na początku z własnego podwórka. Proszę Państwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii funkcjonuje od 15 czy tam 17 marca w postaci zdalnej. Oczywiście mówiąc o postaci, znaczy o funkcjonowaniu zdalnym, jest tak, że 90% albo może nawet czasami 95% ludzi pracuje zdalnie, natomiast od czasu do czasu niektóre osoby przychodzą do siedziby Głównego Urzędu na wspólnej, ale tak powiem w takim bezpiecznym trybie, nie narażając się na kontakty z innymi ludźmi. Więc jest to element, że tak powiem, normalny. I o tych rzeczach zdalnych chciałbym, żeby powiedzieli panowie, którzy zajmują się u nas informatyką, a chyba konkretnie pan Michał Onaszkiewicz, przedstawi Państwu referat, prezentację dotyczącą właśnie tego, jak Główny Urząd Geodezji i Kartografii poradził sobie z problemem pracy zdalnej. Bo to jest dzisiaj kluczowe, żeby nie zamykać wydziałów geodezji, tylko tam, co można, żeby zrealizować w postaci zdalnej, bo przecież my pracujemy, jesteśmy gotowi do pracy, natomiast sytuacja związana z epidemią nie pozwala nam bywać razem ze sobą, żeby nie narażać się na
na zakażenie koronawirusem. Także zaczniemy od tego, od naszej prezentacji. Potem będzie prezentacja pana Marka Ślązaka, geodety powiatowego z Mińska Mazowieckiego, który zgodził się przedstawić swoje doświadczenia w funkcjonowaniu Wydziału Geodezji czy Ośrodka Dokumentacji w Mińsku Mazowieckim. A potem mam jeszcze przewidziane jakieś krótkie wystąpienia innych osób, ale to już w trakcie będę prezentował. Bardzo proszę, jeżeli pan Michał Naszkiewicz jest gotowy, to proszę o przedstawienie. Tak, jestem gotowy. Dziękuję bardzo, panie, to bardzo proszę, ja panie już... ministrze. Ja już spróbuję udostępnić ekran i... Proszę tylko o informację, czy wszystko widać i czy mnie dobrze słychać. Tak, tak, widzimy. Więc tak tutaj jak przedmówcy wspominali, pan minister, pani minister, praca zdalna w dobie pandemii, no jest to, jest to konieczność, szczególnie teraz, gdzie tych naprawdę, gdzie jest to staje, gdzie powiedzmy te kontakty międzyludzkie są mało bezpieczne, można tak to nazwać, tak? Więc w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii tak naprawdę, jak mi pan minister wspomniał, pracujemy od właściwie połowy marca, wszyscy pracownicy są w trybie zdalnym, bardzo mało pracowników tak naprawdę przychodzi, że jest taka potrzeba do biur, tak, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Ja chciałbym się tutaj podzielić takimi ogólnymi spostrzeżeniami, jeśli chodzi o powiedzmy jakieś tam nasze rzeczy, też coś ewentualnie zaproponować ze swojej strony, tak, bo wiadomo, że każdy urząd, każde starostwo, każde biuro ma jakieś tam swoje specyficzne rzeczy związane i z technikaliami, i z ludźmi, z aplikacjami, tak, no to nie jest, nic nie będzie uniwersalne, ale wskazać jakieś takie powiedzmy ogólne kierunki, które będą mogły Państwu pomóc w tej pracy zdalnej, tak, w umożliwieniu pracy zdalnej dla pracowników. W tej chwili u nas, tak jak wspomniałem wcześniej, właściwie wszyscy pracownicy są w trybie zdalnym, tak, nawet na dzisiejszej konferencji to nikt z tego, co widziałem, tak na szybko nie jest, wszyscy uczestniczymy z własnych domów w tejże konferencji, tak, przynajmniej tak na szybko patrząc po naszych pracownikach. Chciałbym to podzielić na takich kilka rzeczy, tak, no bo jakby podstawową rzeczą, która jakby pozwoli na pracę, to jest internet w domu pracownika i my jako powiedzmy osoby zajmujące się technikaliami też musimy w jakiś sposób pomóc pracownikom w tej kwestii, tak, czyli jakby, no bo to jest jakby podstawa, tak, ten internet nie musi być jakiś bardzo szybki, no ale jakiś tam powiedzmy musi być w miarę stabilny. W dużych aglomeracjach oczywiście jest to mniejszy problem, bo ten internet jest przeważnie lepszy. Jest to przeważnie internet też w postaci fizycznego łącza do mieszkania, do domu, tak, no w jakich powiedzmy aglomeracjach, które są mniejsze, czy gdzieś w terenach pozamiejskich, często posiłkujemy się operatorami komórkowymi, jak w przypadku internetu kablowego, to ta stabilność przeważnie jest na dobrym poziomie, przynajmniej zdecydowanej większości przypadków jest na dobrym poziomie. Jeśli chodzi o internet komórkowy, no to z tym już bywa bardzo różnie. Więc tutaj chcielibyśmy się podzielić, u nas większość pracowników, z tego co ja kojarzę, korzysta głównie z internetu w postaci stałego łącza kablowego, ale też są pracownicy, którzy gdzieś tam powiedzmy mieszkają na terenach mniej zurbanizowanych, bądź też no nie mają innej możliwości, tylko praca poprzez sieć komórkową. Tak, więc to jakby z naszego punktu widzenia głównie sieci komórkowe, szczególnie w takich właśnie momentach, kiedy jest dużo pracy zdalnej, jest nauka zdalna, tak, one jakby stanowią największy problem w uzyskaniu dostępu. Czasem warto, też to jest oczywiście dla Państwa bardziej technicznych, mniej technicznych, że czasami warto sprawdzić w swojej lokalizacji, jak konkretny operator działa, tak, wystarczy
Wystarczy zakupić starter wybranego operatora. Mamy w Polsce 4 fizycznych operatorów, którzy posiadają własną infrastrukturę, tak? Pozostali operatorzy bądź ewentualnie jakieś mniejsze marki korzystają głównie z infrastruktury właśnie tych 4 operatorów, tak? Więc warto zakupić sobie na przykład starter danego operatora, jeżeli korzystamy z internetu mobilnego i sprawdzić go w swojej lokalizacji, jak ten internet działa, tak? Tam starter można kupić za, nie wiem, kilka złotych w lokalnym sklepie, tak? Tam też od razu nam zostanie aktywowany, możemy po prostu, wkładając telefon komórkowy, sprawdzić, jak ten internet działa w danej lokalizacji, tak? Bo czasem nawet operator, który w teorii ma gorszy zasięg, ale jego nadajniki są mniej obciążone, działa po prostu lepiej, tak? Więc to należy sprawdzić. To jest też taką rzeczą, która jakby pomaga w internecie mobilnym, jest czasami antena zewnętrzna, którą można gdzieś tam, powiedzmy, umieścić poza budynkiem, też mniej tłumi sygnał, przez to też ta jakość internetu potrafi być lepsza. Więc to takie krótkie, powiedzmy, tutaj nasze, my też mieliśmy takie przypadki, że po prostu pracownikom polecaliśmy, żeby sprawdzili, powiedzmy, jaki internet mobilny, bo są też te pracownicy pracujący na internecie mobilnym w domu i wiem, że pracownicy również zmieniali ten internet na innego operatora, który działa znacznie lepiej i pozwala im na lepszą jakość pracy zdalnej. Tak to wygląda. Oczywiście tutaj przechodząc dalej do kwestii związanej jakby już z fizycznym połączeniem, tak, no bo jak mamy internet, to możemy przystąpić do następnej rzeczy, czyli powiedzmy do zestawienia tego bezpiecznego połączenia, tak. No oczywiście rzeczą, o której pewnie Państwu nie muszę mówić, no to jest jakby, to jest, że to połączenie musi być bezpieczne, tak, czyli po prostu musi być to połączenie typu VPN, oczywiście z odpowiednim poziomem szyfrowania, tak, żeby to było bezpieczne, żeby te algorytmy szyfrujące po prostu były bezpieczne. Więc tutaj, jeżeli, powiedzmy, pewnie Państwo posiadają jakieś tam urządzenia, które w tej chwili zapewniają w jakiś sposób dostęp zdalny, bądź mają taką możliwość, tak, należy to sprawdzić, przetestować, tak, jeżeli te urządzenia są zbyt mało wydajne, bądź zbyt mało licencji mamy, tak, bo to zależy od producenta, niektórzy producenci limitują dostęp na ilość kanałów, tak, jeżeli, powiedzmy, nie ma możliwości do kupienia, bądź już to urządzenie jest zbyt mało wydajne, możemy się również posiłkować dostępem VPN opartym na oprogramowaniu typu open source, czyli po prostu oprogramowaniu darmowym, tak. To nie jest nic trudnego, tak, takie oprogramowanie, takie, powiedzmy, taką bramę VPN-ową można bardzo w szybki, łatwy sposób zorganizować, zainstalować, tak, no, powiedzmy, dla średnio myślę, wprawnego człowieka technicznego, to zorganizowanie takiej bramy, znaczy zainstalowanie, skonfigurowanie takiej bramy w sposób bezpieczny, no, to jest kwestia tak naprawdę kilku godzin i taki dostęp zdalny mamy, tak. Takim przykładem jest na przykład oprogramowanie typu OpenVPN. Tak, tutaj jeśli chodzi o główny urząd, znaczy geodezji i kartografii, bądź wszelkie te, no to dobrze było, gdyby takie połączenie zdalne było dodatkowo zabezpieczone, tak, nie tylko jak loginem, hasłem, ale również jakimś dodatkowym faktorem, tak, jak na przykład SMS, e-mail, token, certyfikat, tak, bądź ewentualnie jakiś klucz typu, klucz szyfrujący, na którym będziemy przechowywać dodatkowe certyfikaty, tudzież inne rzeczy, tak? Jeżeli na przykład nie posiadamy urządzenia, które na przykład pozwala, tak, a chcielibyśmy w jakiś sposób udostępnić, możemy tu również się posiłkować oprogramowaniem darmowym typu open source, na przykład PFSense-em, który też ma na przykład wbudowanego klienta VPN, można tam też OpenVPN-a skonfigurować, tak? To są wszystko rzeczy, które są darmowe, tak? Można to zainstalować na właściwie maszynie wirtualnej, komputerze, do dowolnej, tak naprawdę dowolnej maszynie i taki dostęp zdalny umożliwić. Ja tutaj nie chciałbym jakichś konkretnych producentów wskazywać, tak, bo właściwie praktycznie każdy producent, który, powiedzmy, wspiera swoje urządzenia i jest tak naprawdę dobry. Jeśli chodzi o Gugik, no to my korzystamy akurat głównie z VPN-a opartego rozwiązania firmy Fortinet, ale to mówię, to nie jest jakiś wyznacznik, tak? Każdy
producent, każdy, nawet open source'owy, będzie dobry, żeby w sposób bezpieczny zapewnić ten dostęp zdalny do infrastruktury. Taką dodatkową rzeczą, no, którą na przykład my mamy i polecamy, jest sprzęt, który pozwoli na zabezpieczenie, dodatkowe zabezpieczenie, filtrowanie ruchu, tak, czyli powiedzmy IPS, IDS, tak, w którym przy odpowiednim skonfigurowaniu tego będzie dbał w sposób automatyczny za zabezpieczenie naszych zasobów. My w marcu, naprawdę tutaj, jeśli chodzi o, musieliśmy też przejrzeć naszą infrastrukturę, różnym pracownikom dodać różne zabezpieczenia, wprowadzić dodatkowe polityki też bezpieczeństwa, udostępnić powiedzmy każdemu pracownikowi, trochę ma inny charakter pracy, tak? Pewni pracownicy potrzebują dostęp i nie potrzebują do czegoś dostępu, tak? Więc podzielić powiedzmy pracowników na różne grupy i w ten sposób ustalając odpowiednie polityki dostępowe, uprawnienia, dostępy, czasami coś nowego stworzyć, tak? Na przykład jakiś serwer terminali, który możemy udostępnić pewne usługi. Też skonfigurować oczywiście na nowo polityki, tak? Wcześniej dostęp zdalny również funkcjonował w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, ale nie był on tak masowy, jak jest w tej chwili, tak? W tej chwili, no, jest to praktycznie obowiązek każdego pracownika. Kiedyś funkcjonowało to, powiedzmy, w sposób mniej masowy. Więc tu musieliśmy jakby przejrzeć i zapewnić pracownikom dostęp tak, żeby mogli po prostu wykonywać swoją pracę w sposób praktycznie taki sam jak w biurze. Tutaj głównie to, co w tej chwili jakby jest problemem zapewne, pewnie dla Państwa również, to sprzęt do pracy zdalnej, tak? No oczywiście najlepszą opcją jest wydanie każdemu pracownikowi sprzętu firmowego, urzędowego do pracy zdalnej, no ale nie zawsze jest to możliwe z różnych względów, tak? Przede wszystkim, że no nie mamy tego laptopa, przysłowiowego laptopa dla każdego pracownika, tylko no musimy sobie w jakiś inny sposób poradzić, tak, żeby po prostu pracownicy mogli w bezpieczny sposób i dla siebie, i dla własnej utrzymywanej infrastruktury móc pracować. Oczywiście, no, przynajmniej my staramy się już od, powiedzmy, 7 albo blisko 8 miesięcy dostęp, znaczy to, żeby każdy pracownik posiadał sprzęt jednak urzędowy, tak? Bo na taki sprzęt mamy większy wpływ, aniżeli na sprzęt pracownika, ale również pracownicy posiadają dostęp do zasobów ze sprzętu prywatnego. I tutaj w tej kwestii przez 8 miesięcy przy odpowiednim skonfigurowaniu poziomów zabezpieczeń, innych rzeczy, no nie mieliśmy żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem związanym z tymi połączeniami. Tak jak mówiłem wcześniej, tak, tacy powiedzmy pracownicy, którzy użytkują, u nas to jest zdecydowana mniejszość, ale są tacy pracownicy, którzy użytkują sprzęt prywatny, no to musieliśmy wykonać sobie taką mini analizę ryzyka, mini audyt takiego sprzętu, który pracownik może udostępnić swój prywatny do pracy zdalnej, czy ten sprzęt przede wszystkim jest wspierany, czy ten sprzęt posiada odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, tak, czy jest ten system operacyjny przede wszystkim, który jest na tym komputerze, jest systemem wspieranym, tak, czy posiada wszystkie aktualizacje bezpieczeństwa zainstalowane, no tego typu rzeczy. U nas dostęp ze sprzętu prywatnego do zasobów realizowany jest na zasadzie pulpitu zdalnego, bądź to do serwera terminali, bądź to ewentualnie do swojego fizycznie prywatnego, fizycznego komputera, który stoi po prostu w biurze, tak, w urzędzie. Też części pracownikom, no powiedzmy, praca przy, na przykład, którzy pracują na dużej ilości danych, które wymagałyby wysłania, no, dużych, nie wiem, gigabajtów, a czasami nawet terabajtów danych dziennie, no nie jest możliwe
zorganizowanie pracy w inny sposób, jak tylko przez pulpit zdalny, tak, który pozwala fizycznie pracować na ich komputerze w miejscu pracy w biurze. Tak, jeżeli zajmują się, jestem tą osobą, która zajmują się na przykład dużymi zdjęciami bądź dużą ilością innych danych, no to muszą mieć ten dostęp szybki i tutaj przez internet, no mimo nawet szybkich bardzo łącz, no nie jesteśmy w stanie takich danych pobrać, po prostu trwałoby to zbyt długo, dlatego też taki dostęp jest realizowany głównie właśnie przez pulpit zdalny do fizycznych komputerów w biurze, bądź ewentualnie do serwera terminali, jeżeli są to powiedzmy duże ilości danych, które są w przypadku zabezpieczenia takiego sprzętu prywatnego, no tutaj właściwie my z naszej strony zabezpieczyliśmy się w ten sposób, że po prostu wszelkie ze strony serwera komputera, tak, poprzez zastosowanie odpowiednich polityk bezpieczeństwa zminimalizowaliśmy po prostu ryzyko jakiegoś działania szkodliwego ze strony użytkownika. Warto też edukować użytkowników w kilku słowach nawet podczas rozmów z nimi, tak, konfiguracji tych połączeń, tak, żeby nie chodzili tak. My tutaj na przykład dobrą metodą, taką szybką, tak, bo teraz rozmawiamy o rzeczach, które możemy zrobić szybko, jest chociażby podmiana DNS-ów, tak, na sprzęcie użytkownika na czas połączenia VPN. To przeważnie większość oprogramowania VPN-owego, które instalujemy, ma taką możliwość, tak. Możemy zablokować całkowicie dostęp do internetu na czas trwania połączenia z biurem, tak, aby ten dostęp był realizowany tylko i wyłącznie ze sprzętu przez pulpit zdalny, do którego dajemy dostęp. Tak, możemy zablokować rzeczy typu na przykład kopiuj, wklej, mapowanie zasobów, tak, więc no, ograniczyć maksymalnie możliwość jakiegokolwiek działania niepożądanego. Następną rzeczą, oczywiście, no tak jak wspomniałem wcześniej, idealnym warunkiem jest oczywiście sprzęt pracodawcy przekazany do pracy zdalnej. No my ze swojej strony staramy się, aby 100% pracowników otrzymało sprzęt zdalny i do tego dążymy. Wtedy oczywiście mamy większy komfort, bo mamy możliwość zarządzania takim komputerem. Tak, możemy udostępnić wszelkie możliwe aplikacje, dyski sieciowe, tudzież bezpośredni dostęp do różnych aplikacji, do których nie możemy na przykład dać bezpośrednio z poziomu komputera prywatnego użytkownika. Więc tutaj, ale taki dostęp jest, mówię, tak samo jeżeli osoba dostanie dostęp do pulpitu zdalnego, no to może w taki sposób pracować i jest to praca właściwie taka sama, jakby była fizycznie po prostu w urzędzie przy swoim komputerze, tak? Warto też, aby mówię, wszystkie, bo to praca zdalna też jakby ze swojej strony niesie różne zagrożenia, tak? To nie są, oczywiście możemy zrobić to szybko, ale też pamiętajmy, że to wymaga ogromnej ilości pracy ze strony służb informatycznych, tak? Musimy jeszcze bardziej dbać o bezpieczeństwo poprzez instalowanie poprawek, łatek, nowego oprogramowania, etc. do urządzeń, tak? Więc jeżeli na przykład dajemy dostęp zdalny do komputera z prywatnego sprzętu, no to warto zadbać o to, żeby ten komputer miał poinstalowane wszystkie łatki bezpieczeństwa, tak, żeby no tutaj zminimalizować po prostu ryzyko jakiegokolwiek szkodliwego działania na komputerze pracownika znajdującym się po prostu w biurze, tak, jeżeli na przykład, nie wiem, mamy jakieś większe możliwości techniczne, możemy na przykład zorganizować dostęp na przykład przez serwer terminali, gdzie możemy sobie na przykład aplikację zwirtualizować, możemy aplikację sobie na przykład za pomocą remote app udostępnić, tak, u nas też są tego typu rozwiązania stosowane nawet do jakichś tam wydzielonych systemów, które są fizycznie po prostu
nie ma ktoś dostępu do, nawet nie ma tych aplikacji u siebie fizycznie na komputerze, tak? W też takim dostępie ograniczonym do pulpitu zdalnego jakby nie mamy problemu, że klient sobie, że sobie ktoś przeniesie jakieś dane na swój fizycznie prywatny komputer, tak? Tylko fizycznie pracuje na komputerze, który znajduje się w urzędzie, więc no tutaj też jakby minimalizujemy to ryzyko. No tak jak powiedziałem, no ważne jest ze strony oczywiście służb informatycznych, żeby te no, komputery były w miarę możliwości połatane, żeby tu były poprawki bezpieczeństwa poinstalowane, tego typu rzeczy, takie po prostu podstawy. Jeśli chodzi, mówię, o sprzęt, którego używają nasi pracownicy sprzętu urzędowego, to taki dostęp jest właściwie do wszystkich możliwych rzeczy, tak? Czyli tak samo jakby byli fizycznie w biurze, czyli są to udziały sieciowe, jest bezpośredni dostęp do wszelkich możliwych aplikacji. Mogą oczywiście korzystać również z jakichś peryferiów, które mają bądź u siebie, bądź fizycznie są w biurze, tak? Oczywiście taki sprzęt, który jakby wydajemy, jest to terminalem w miejscu zamieszkania pracownika, no oczywiście jest szyfrowany, także w przypadku zagubienia czy też zniszczenia tego w jakiś sposób zagubienia czy jakieś inne niepożądane, czy kradzieży tego sprzętu, tak żeby nie można było tych danych, które znajdują się fizycznie na tym komputerze, odzyskać. My ze swojej strony też, jeżeli komputer jest to komputer urzędowy, zarządzamy wszelkimi poprawkami, oprogramowaniem antywirusowym, instalacją jakichś poprawek, innych rzeczy na tych komputerach, które fizycznie znajdują się w domach pracowników i jest to sprzęt urzędowy. Też korzystamy z różnych, zresztą Państwo sami widzą, tak jesteśmy w tej chwili na Zoomie, z różnych narzędzi do komunikacji, tak? No mamy takie czasy, że te różnego rodzaju komunikatory internetowe bądź platformy do wideokonferencji, jak Zoom, jak Teams, tudzież inne narzędzia, tak, są no koniecznością, tak? No tutaj na przykład, nie wiem, żeby zorganizować pracę, no to na przykład, nie wiem, my na przykład korzystamy również z komunikatorów typu WhatsApp, tak, do komunikacji takiej bezpośrednio. Oczywiście nie wysyłamy tam żadnych danych wrażliwych, tak, ale do takiej, powiedzmy, szybkiej komunikacji, tak, piszemy sobie coś na tym WhatsAppie w grupach i po prostu przekazujemy sobie jakieś w ten sposób informacje. No to bardzo pomaga, tak. No tutaj my ze swojej strony możemy powiedzieć, że różnego rodzaju komunikatory właśnie wykorzystujemy do takich, powiedzmy, bezpośrednich kontaktów, tak, nie mamy ze sobą fizycznego kontaktu, ale jakiś tam właśnie kontakt przez komunikatory internetowe mamy ze sobą, tak, również mówię, korzystamy, bo akurat zdecydowaliśmy się po testach właśnie, które miały miejsce na przełomie marca i kwietnia na oprogramowanie typu Zoom, no, które w naszym przypadku sprawdza się dosyć dobrze, tak, i w stosunku do wewnętrznych spotkań, tak, co tydzień mamy spotkania kolegialne w dużym gronie, w którym jakby jesteśmy w stanie się ze sobą porozumiewać i zebrać jakieś tam informacje, również rekrutacje prowadzimy w sposób zdalny, tak, no już nie jednego pracownika udało nam się zatrudnić za pomocą, właściwie nie mając z nim żadnego fizycznego kontaktu, tak, tylko za pomocą właśnie w naszym przypadku akurat Zooma, tak, no w tej chwili nawet z tego co wiem trwa jakaś tam rekrutacja do jednego z departamentów właśnie w sposób zdalny i też nie mają z tym problemu potencjalni pracownicy, no wszyscy jesteśmy tak naprawdę otwarci, tak, jeżeli chcemy, żeby coś zadziałało, to po prostu zadziała, tak, wystarczy odrobina chęci oczywiście ze strony pracownika i ze strony służb informatycznych, kierownictwa, no tu jakby wszystko musi się ze sobą zazębić, ale jeżeli chcemy, to naprawdę nie jest to nic strasznego, możemy w sposób bezpieczny sobie taki dostęp zdalny dla pracowników skonfigurować, wdrożyć i po prostu to działa. Oczywiście tu musimy dbać na każdym kroku o to właśnie bezpieczeństwo, no wymaga to naprawdę wzmożonej i dużej ilości pracy ze strony służb informatycznych, ale jeżeli się chce, to naprawdę w naszym przypadku można to pokazać, że to po prostu działa, tak, pracownicy normalnie realizują wszelkie swoje zadania w taki sam sposób, jak byliby fizycznie w urzędzie, albo właściwie bardzo, bardzo, bardzo zbliżony sposób, jak
ma to miejsce w urzędzie. Tutaj też jakby dostaliśmy jakąś taką małą informację, że Państwo boją się kwestii włamań do różnego rodzaju oprogramowania. No, na pewno jest to jakieś ryzyko udostępnienia pracy zdalnej, aczkolwiek no, udostępniają to Państwo również swoim pracownikom, którzy podpisują różne klauzule bezpieczeństwa, mają dostęp do tych danych. No tutaj ze strony Państwa, jeśli chodzi o służby informatyczne, jest kwestia zabezpieczenia tego w taki sposób, aby pracownik mógł jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Więc jakieś tam powiedzmy kwestie związane z różnymi włamaniami, no mówię, ja myślę, że to nie jest kwestia tutaj. Praca zdalna jakby nie była, jakby powiedzieć, wektorem ataku w tej kwestii. Nie mamy takiej informacji, tak? Tutaj powiedzmy jakieś inne kwestie, takie powiedzmy standardowe, czyli ochrona poczty e-mail, zapewne jakiś phishing czy coś tego typu jest większym zagrożeniem niż praca zdalna. Skonfigurowana oczywiście w sposób bezpieczny i taki, no to bezpieczeństwo też trzeba jakby dbać na każdym kroku i też wdrażać różne nowe rzeczy. No to mówię, wymaga naprawdę dużej ilości pracy, ale przy odrobinie chęci naprawdę wszystko jest w stanie się udać. To tak pokrótce wszystko, jeśli chodzi z mojej strony. Tutaj poproszę o zabranie głosu pana ministra. Ewentualnie jakieś pytania, to odpowiemy dobrze, później. Dziękuję panie Michale, bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że na pytania to przyjdzie czas, będzie pan jeszcze z nami przez... Tak, jestem cały czas. Bo nie masz pytania, zawsze sesja pytań powoduje to, że następni prelegenci musieli nie wiadomo ile czekać, więc zechcę troszeczkę, żeby jeszcze inni powiedzieli i potem przejdziemy do pytań. Ja tylko chciałbym tutaj na gorąco pewne rzeczy wyeksponować z tego, o czym tutaj w sposób bardzo ciekawy mówił pan Michał, ale między innymi to, żeby obalić pewien mit, tak? Czyli, proszę Państwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wiele innych urzędów centralnych, ministerstwa, wszyscy pracujemy zdalnie. W związku z tym naprawdę w wydziałach geodezji, w powiatach, w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej też taka możliwość istnieje. Tak jak pan Michał tutaj przedstawił, oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy wyposażyli pracownika w sprzęt firmowy, ale nie zawsze jest to możliwe i z takich względów również jest możliwość podłączenia, no wymaga to oczywiście troszeczkę pracy, żeby udostępnić dostęp również właśnie do komputerów z komputerów prywatnych do zdalnego pulpitu, przez zdalny pulpit do swoich komputerów pracowniczych w urzędzie. Na pewno to, co pan Michał zwrócił uwagę, jakość internetu, to jest ważne, bo rzeczywiście w różnych miejscach różni operatorzy mają też różną dostępność, warto to sprawdzić i tak powiem skorzystać, tak powiem, z dobrych rozwiązań. Jeśli chodzi o wyposażenie tych komputerów pracowniczych, tak zwanych, prywatnych, no to też każdy urząd ma możliwość zainstalowania jakiegoś oprogramowania antywirusowego. Być może właściciel komputera zechce to oprogramowanie sobie zainstalować. No chcieć to móc, to tak mniej więcej też pan Michał powiedział, podsumował to, że potrzeba odrobina chęci. Tak, panie Michale, w 100% się zgadzam. Chęci, tak powiem, ze strony służb informatycznych i przyzwolenia i determinacji szefa urzędu, tak, który chce, żeby coś się działo, tak? No bo oczywiście bez takiego przyzwolenia szefostwa nic Państwo nie uzyskacie, tak? Bo ktoś powie nie, ktoś inny potwierdzi nie, bo nie i tak powiem dalej stoimy. No też pracownikom trzeba zaufać, na jakim dajemy dostęp, no to zakładamy, że swoim pracownikom wszystkim ufamy, tak? No bo gdybyśmy nie ufali, to tak samo pracownik, który chciałby dokonać jakiejś destrukcji, może to samo zrobić, tak powiem, z wewnątrz urzędu, jak i z zewnątrz, więc musi to się opierać na zaufaniu. Natomiast to, co też pan Michał powiedział, ta praca zdalna nie powoduje jakiegoś większych włamań. No te sytuacje, które miały miejsce w Polsce, one wcale nie są związane z pracą zdalną. One są związane z tym, że w ogóle coraz częściej, no najprościej by było, żeby nie być narażony na ataki, to nie podłączać się do internetu, tak? No ale my musimy z różnych względów korzystać, z różnych usług sieciowych, z różnych serwisów, żeby w pełni wykonywać swoją pracę. I tutaj do czego mógłbym zachęcić, tak powiem, z własnej
perspektywy i to, na co miałem wpływ, to w momencie chyba pierwszego dnia pracy zdalnej założyłem chyba 8 kont na WhatsAppie, dla różnych, grupując je różne ludzi, żeby po prostu komunikować się z różnymi ludźmi natychmiast. Nie w kwestiach jakichś merytorycznych, ale na przykład proszę wejdźcie na Zoom o tej godzinie, tu będziemy zajmować się tym i tym, czyli taka prosta komunikacja. Ja wiem, że mailem, proszę Państwa, można napisać, tylko maile nie czytamy non-stop, tak? Natomiast no, telefon generalnie każdy ma przy sobie i to jest taki dosyć wygodna forma komunikacji, że piszemy od razu do całej grupy, czyli jeżeli sobie stworzymy grupy tematyczne, no to mamy łatwość komunikowania się z tym. No to tak na gorąco z tej pierwszej prezentacji. Natomiast teraz bym poprosił pana Marka Ślązaka, geodetę powiatowego w Mińsku Mazowieckim, żeby przedstawił no z punktu widzenia powiatu, jak państwo sobie radzicie z pracą zdalną, no w ogóle z obsługą urzędu w czasach pandemii. Co, tak powiem, czym chcecie się podzielić, a gdzie są jakieś problemy, tak, na które chciałby pan zwrócić uwagę, czy ewentualnie takie, które trzeba zwrócić uwagę i spróbować również rozwiązać. To bardzo proszę, panie Marku. Dzień dobry państwu. Proszę tylko o potwierdzenie, czy widać... Jeszcze nie widać. Jeszcze nie, musi pan share screen zrobić, taka zielona ikonka na dole ekranu. Tak, zrobiłem. O, już zaczyna się pokazywać, momencik. Już widzimy, tylko proszę zrobić edycję, żebyśmy nie widzieli całej historii notatek. Mhm. W prawym dolnym rogu ma pan... O, już. Już chyba jest dobrze, tak? Tak, tak. Czyli jeszcze raz dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że mogę się z państwem podzielić naszymi doświadczeniami. Powiat miński należy do jednych z większych powiatów ziemskich w Polsce. Zamieszkuje go 150 tysięcy ludności. Administracyjnie stanowi go 13 gmin, w tym 5 miast, 2 gminy miejskie, 3 gminy miejsko-wiejskie i 8 gmin wiejskich. Obecnie w ewidencji gruntów i budynków ujawnionych jest około 244 tysiące działek, 97 tysięcy budynków, 15 tysięcy lokali. Wydział geodezji w naszym starostwie funkcjonuje w ramach trzech referatów, czyli ewidencja gruntów i budynków, PODGiK oraz dwie osoby w GESUCie. W naszym starostwie wykorzystujemy oprogramowanie firmy Geosystem i tak jest to program Geomap do prowadzenia mapy numerycznej, e-Property do prowadzenia bazy EGIP, program Ośrodek, no i system iGeomap ePodGiK, w którego w skład wchodzą następujące moduły. Moduł ePodGiK do obsługi prac geodezyjnych, iGeozut do elektronicznych narad koordynacyjnych, iGeORC i WN dla rzeczoznawców, e-komornik to zapytania komornicze, i e-zapytania to zapytania do bazy EGIP innych instytucji, takich jak na przykład policja. No i oczywiście nasz system informacji przestrzennej e-map. Automatyzację naszego ośrodka rozpoczęliśmy od uruchomienia e-usług. I tak, w 2007 roku wdrożyliśmy zgłaszanie prac poprzez internet, jednak natychmiast doszliśmy do wniosku, że same zgłaszanie prac to trochę za mało i bardzo szybko uruchomiliśmy automatyczne przygotowanie materiałów do prac geodezyjnych. Następnie w 2013 roku rozwinęliśmy komunikację z wykonawcami, czyli geodeta mógł zarówno pobierać informacje od nas, jak i wysyłać informacje do nas i dane. 2014 rok to automatyzacja procesu weryfikacji. W 2015 roku wdrożyliśmy operat elektroniczny, jak również udostępniliśmy rejestr cen poprzez internet dla rzeczoznawców. W 2016 roku wprowadziliśmy elektroniczne narady koordynacyjne, 2018 to
zapytania e-komornik. No i w tamtym roku rozszerzyliśmy je o takie instytucje jak policja czy urzędy skarbowe. No i w tym roku wprowadziliśmy weryfikację online. Proszę Państwa, 14 lat temu uruchomiliśmy nasz portal mapowy, gdzie w internecie publikowaliśmy dane naszego zasobu. W 2010 umożliwiliśmy naszym obywatelom zakup mapy zasadniczej całkowicie automatycznie z wykorzystaniem oczywiście płatności elektronicznych. Pamiętam, że jak podpisywaliśmy umowę z firmą PayU na płatności elektroniczne, to byliśmy pierwszym powiatem w Polsce, który podpisał z nimi taką umowę, a firma PayU wówczas była jedną z nielicznych, jak nie jedyną firmą, która świadczyła takie usługi. 2016 rok umożliwiliśmy zakup danych geometrycznych EGIP w formacie GML. Następnie umożliwiliśmy wydawanie uproszczonych wypisów z bazy EGIP z wykorzystaniem profilu zaufanego. 2018 to udostępnienie rejestru cen również dla innych obywateli, nie tylko dla rzeczoznawców. No i w tym roku umożliwiliśmy pobieranie uwolnionych zbiorów danych zgodnie z ustawą. I siłą rzeczy przechodzę do tematu naszej konferencji. Dlaczego mówię o obsłudze prac geodezyjnych, a nie o zgłaszaniu prac geodezyjnych? Ponieważ mam na myśli automatyzację tego procesu. Automatyzacja obsługi prac geodezyjnych jest dla nas najważniejsza, ponieważ przy stale rosnącej liczbie prac w naszym starostwie nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić, chyba żebyśmy zatrudnili dodatkowych ludzi. No jak widać z prognoz, w tym roku znów zapewne przekroczymy liczbę 9 tysięcy zgłoszonych prac geodezyjnych. W naszym systemie zarejestrowanych jest 546 firm geodezyjnych i 565 geodetów uprawnionych. Dlaczego mówię o automatyzacji? Ponieważ w naszym ośrodku praktycznie 100% prac jest zgłaszanych i przetwarzanych elektronicznie. Nie angażuje to moich pracowników, przez co mogą zająć się innymi ważniejszymi sprawami. A teraz chciałbym pokazać, jak automatyzacja wpływa na proces obsługi prac geodezyjnych. Na osi czasu przedstawię poszczególne etapy obsługi pracy geodezyjnej. No i tak na początek oczywiście zgłoszenie pracy geodeta tworzy zakres geometryczny pracy, wypełnia odpowiednie informacje niezbędne do zgłoszenia. Kolorem zielonym zaznaczyłem te rzeczy, które wykonuje geodeta. Następnie dokonuje opłaty oczywiście poprzez płatności elektroniczne, jest to całkiem automatyczny proces, do tego kolor biały. No i rejestracja zgłoszenia. Tutaj system automatycznie je rejestruje, automatycznie nadaje numer sprawy, generuje odpowiednie dokumenty. Następnie system przygotowuje i udostępnia materiały, dane numeryczne, jak również inne materiały do zasobu. No i jeśli geodeta zakończy swoją pracę, to przesyła do nas operat, w naszym przypadku znakomitej większości w formie elektronicznej. No i przekazuje również roboczą bazę danych. No i proces weryfikacji. I tu proszę zwrócić uwagę, że dopiero w tym miejscu pojawia się nasz pracownik. Wszystkie powyżej wymienione czynności wykonuje albo geodeta, albo wykonuje tu nasz automat. No i przyjęcie operatu po pozytywnej weryfikacji automatycznie nadawany jest numer operatu i oznaczenia graficzne, no i oczywiście aktualizowana baza. Następnie na koniec operat trafia na tak zwaną półkę elektroniczną i dostępny jest w internecie dla
innych wykonawców bez potrzeby jego skanowania. Także podsumowując, te wszystkie czynności, które zaznaczone są na biało, robi automat, nie muszą wykonywać tego nasi pracownicy. A dlaczego nie muszą wykonywać tego? Bo system za nich przygotuje następujące elementy. No jest to druk zgłoszenia pracy, przygotuje dokument obliczenia opłaty, przygotuje wykaz materiałów, w którym na przykład znajdują się numery zgłoszonych prac, jak również operatów archiwalnych w obszarze zgłoszonej pracy. Przygotuje również dane wektorowe, w naszym przypadku są to dane wsadowe systemu Geomap. No jest również mapa porównania w PDF-ie. No i jak geodeta sobie zażyczy, to otrzyma informacje z bazy EGIP. Jeśli chodzi o operaty i osnowę, to w naszym systemie geodeta sam je pobiera z naszej e-mapy. Ani system, ani tym bardziej człowiek nie przygotowuje mu żadnych paczek z operatami czy osnową. Wszystkie potrzebne operaty geodeci mają dostęp do nich na naszej e-mapie. Oczywiście oprócz tych dokumentów, o których powiedziałem przed chwilą, geodeta ma na swoim koncie dostęp do protokołu weryfikacji. Jeśli jest on negatywny, oczywiście może poprawić usterki, wysłać operat, no i otrzymać pozytywny protokół weryfikacji. Wysyłając operat elektroniczny, wykonawca ma do dyspozycji różne możliwości podpisu elektronicznego, oczywiście zgodne z nowym rozporządzeniem o standardach. Bardzo ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach, w kontekście pracy zdalnej, jest automatyzacja procesu weryfikacji. Nasz weryfikator nie tworzy protokołu weryfikacji w jakimś edytorze tekstów, na przykład w Wordzie. Nie musi pieczołowicie wypełniać na przykład numeru pracy, nazwy firmy czy odpowiednich dat. W tym wszystkim wspomaga go system. Jeśli operat nie ma usterek, no to weryfikator klika tylko odpowiednie pola i pozytywny protokół automatycznie się generuje. Natomiast jeśli są usterki, weryfikator również jest wspomagany przez system. Ma tutaj do dyspozycji zesłownikowane wszystkie niezbędne akty prawne, no i tylko wybiera je z listy. Jakby chciał, to może również zesłownikować sobie nawet najczęściej występujące usterki i wtedy z listy wybierać tylko konkretne usterki, do których przypną się odpowiednie podstawy prawne. No i oczywiście negatywny protokół, jak już wcześniej powiedziałem, widoczny jest dla geodety na jego koncie. Tu widać, tak jak mówiłem, proces weryfikacji w naszym starostwie najczęściej dzieli się na dwie części. Pierwsze to weryfikacja zgodności z bazami danych i tutaj na przykład może być ona w konsoli online dokonywana zdalnie, na przykład z domu przez naszego operatora. Następny etap to weryfikacja kompletności materiału zgodności z przepisami prawa. Tutaj już inny weryfikator widzi na przykład usterki naszego operatora lub też, że wszystko jest OK. Wysyłanie operatu elektronicznego do naszego ośrodka odbywa się tylko i wyłącznie poprzez mechanizmy naszego systemu. Nie dopuszczamy możliwości wysyłania operatu na przykład mailem. No i jak geodeta wyśle swój operat elektroniczny do nas, operat automatycznie otrzymuje odpowiednie identyfikatory, generuje się wniosek o zakończeniu prac, no i w momencie, gdy mamy pozytywny protokół weryfikacji, operat jest przyjmowany do zasobu, opatrywany tak zwaną czerwoną pieczątką w prawym dolnym rogu, w lewym górnym rogu kodem kreskowym, no i automatycznie jest widoczny w internecie dla innych wykonawców.
No nie jest tak, że operat elektroniczny wdrożyliśmy wczoraj, dlatego że przyszła pandemia i do tego nas zmusiła. Już od 2015 roku mamy wdrożony operat elektroniczny i jak widać na załączonym slajdzie, z roku na rok procentowy udział operatów elektronicznych wysyłanych do nas rośnie. Na przykład w tamtym roku było to już ponad połowę operatów w formie elektronicznej. W tym roku jest już ponad 70% operatów tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, a myślę, że do końca roku ten procent może zbliżyć się nawet do 90%, bo zauważam, że nawet ci geodeci, którzy nie byli przekonani do tego, no już się szybko przekonują. No ze względu na brak możliwości czy utrudniony kontakt z urzędem. Nie w samej automatyzacji obsługi prac geodezyjnych widzimy źródło usprawnień prac naszego wydziału i ograniczenie kontaktu z petentami. Ważne dla nas są też inne usługi, takie jak chociażby elektroniczne narady koordynacyjne. No i tutaj pokrótce, wszystko zaczyna się od naszej e-mapy. Możemy sobie, znajdujemy interesujący nas obszar. Tworzymy marker powierzchniowy w miejscu, gdzie chcemy, żeby nasz projekt został skoordynowany. Następnie wypełniamy odpowiednie informacje dotyczące wniosku. Załączamy pliki, takie jak na przykład mapa z projektem, czy dane wektorowe dotyczące projektu. System automatycznie nalicza nam opłatę. Po uiszczeniu opłaty nasz pracownik w starostwie w swoim panelu widzi już dany wniosek. Jeśli wszystko jest OK, uruchamia naradę, zaznaczając odpowiednich gestorów, którzy automatycznie są powiadawiani przez system o naradzie koordynacyjnej. Automatycznie generuje się wniosek, dokument obliczenia opłaty. Gestorzy, którzy uczestniczą w procesie koordynacji, mają możliwość oczywiście obejrzenia mapy z projektem, jak również samego projektu na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Oczywiście dzieje się to w naszej e-mapie. Mają dostęp do wszelkich funkcjonalności tego narzędzia, czyli na przykład mogą zmierzyć chociażby odległości do sąsiednich obiektów. Gdy narada się kończy, mapa z projektem opatrywana jest tak zwaną czerwoną pieczątką, na której są odpowiednie informacje, również pieczęcią elektroniczną, no i generuje się automatycznie protokół z narady koordynacyjnej. Jeśli chodzi o gestorów, to mamy ich 74 i 100 delegatów zarejestrowanych w systemie i 245 wnioskodawców. No jak widać, od 2017 roku wszystkie narady w 100% są prowadzone w formie elektronicznej. Nikt ani z gestorów, ani z wnioskodawców nie przychodzi do urzędu, wszystko dzieje się zdalnie. Nasza filozofia usług dla obywateli jest bardzo prosta. Zamów, zapłać i odbierz. Dlaczego usługi z gwiazdką? Ponieważ mam tu na myśli proces całkowicie bez udziału naszych pracowników. No i jedną z najpopularniejszych usług jest zakup mapy zasadniczej przez internet. No i tu również zaczynamy wszystko od naszej e-mapy, wyszukujemy interesujący nas obszar, następnie wybieramy format i skalę wydruku, wypełniamy odpowiednie informacje niezbędne do wniosku, dokonujemy płatności elektronicznych i otrzymujemy naszą mapę. Automatycznie generuje się wniosek, dokument obliczenia opłaty i licencji.
No, nasze mapy oczywiście można wykorzystać do różnych celów. Najczęściej wykorzystywane są do zgłoszeń prac budowlanych czy do wydawania warunków technicznych przez gestorów sieci. Wykorzystują również rzeczoznawcy majątkowi, no i do wielu innych celów służyć. Jak Państwo widzą, od początku funkcjonowania naszego systemu już prawie 10 tysięcy map zostało wygenerowanych w ten sposób. Jeśli chodzi o gminę, to wiadomo, tam, gdzie jest większy ruch inwestycyjny w tych gminach, automatycznie więcej zakupionych jest map. Jeśli chodzi o statystyki, to chcę powiedzieć, że na początku ta usługa nie była zbyt popularna, mimo że staraliśmy się bardzo popularyzować w różnych instytucjach, na przykład w urzędach gmin. Jednak, co nas bardzo cieszy, w ostatnich latach, w tamtym roku na przykład było już około 30% prac w tej formie. Natomiast w tym roku już liczba map elektronicznych przekroczyła 50%. No i również popularną usługą jest zakup map w formacie DXF lub GML. I to również wszystko zaczyna się w naszej e-mapie, wyszukujemy odpowiedni obszar, zaznaczamy obszar, z którego chcielibyśmy uzyskać dane, wypełniamy niezbędne informacje, płatności elektroniczne, automatycznie tworzy się wniosek, DO, licencja, no i otrzymujemy nasz plik DXF. Analogicznie sprawa ma się z GML-em, który możemy utworzyć na przykład w QGIS-ie bardzo popularnym. Coraz bardziej, szczególnie ostatnio, popularyzuje się usługa wydawania wypisów uproszczonych z ewidencji gruntów. Oczywiście musimy się tutaj zalogować do profilu zaufanego i po zalogowaniu możemy wybrać interesujące nas działki. Jeśli figurujemy jako właściciel, jeśli nie figurujemy jako właściciel lub współwłaściciele tych działek, oczywiście system odmówi nam wydania wypisu. Natomiast jeśli figurujemy jako właściciele lub współwłaściciele, wypełniamy niezbędne informacje, dokonujemy płatności oczywiście elektronicznych, no i mamy do pobrania nasz uproszczony wypis z ewidencji gruntów. Również popularna usługa zakup transakcji z rejestru cen i tu też wszystko zaczyna się w naszej e-mapie. Specjalnie stworzyliśmy taką warstwę ceny nieruchomości, w której mamy transakcje od 2017 roku. No i szukamy interesujący nas obszar. Klikamy na odpowiednią transakcję. W okienku mamy informację, co to jest za transakcja. Następnie, jeśli nas interesuje, dołączamy do koszyka. No i oczywiście rzeczoznawcy po zalogowaniu mają dostęp do pełnej funkcjonalności rejestru cen, czyli mogą filtrować swoje dane. A gdy już mamy w koszyku wszystkie interesujące nas transakcje, dokonujemy płatności, automatycznie znów generuje się wniosek DO i licencja. No i oczywiście otrzymujemy informacje o transakcjach. Dla rzeczoznawców dostępne są również inne formaty niż tylko PDF. Zarejestrowanych mamy 289 użytkowników. System wygenerował 1755 transakcji. Miesięcznie mniej więcej to jest około 460 transakcji. Jeśli chodzi o nasz urząd, to no to jest bardzo istotne, ponieważ nasz pracownik nie musi ani filtrować rzeczoznawcy transakcji, ani wysyłać, wystawiać DO i tak dalej. Wszystko to robi się sam. W naszym przypadku mogę powiedzieć, że jest to oszczędność praktycznie jednego całego etatu. Podsumowując, chciałbym mocno podkreślić, że wszystko, co było tu pokazane przed chwilą, odbywa się całkowicie bez udziałów
udziału naszych pracowników. Oczywiście nie wszystkie czynności w starostwie można zautomatyzować. Bardzo można zautomatyzować na przykład wprowadzania zmian w ewidencji gruntów czy wprowadzania transakcji do rejestru cen. No ale już narady koordynacyjne w 100% udało nam się zautomatyzować. Usługa wydawania uproszczonych wypisów z rejestru gruntów jeszcze w 2019 roku była mało popularna ze względu na to, że niewiele instytucji dopuszczało tę formę. Ale już na wiosnę tego roku w czasie lockdownu zauważyliśmy, że wiele kancelarii notarialnych dopuszczało tę formę wypisu. Jeśli chodzi o komorników, to 64% spraw w 2019 roku załatwili automatycznie. No i oczywiście zgłoszenia to prawie 100% prac zgłaszanych i przetwarzanych elektronicznie. Jeśli chodzi o rzeczoznawców, to w tamtym roku 89% wszystkich spraw było załatwianych automatycznie. W tym roku nie przypominam sobie, ostatnio nie przypominam sobie, żeby do naszego starostwa wpłynął jakiś wniosek, czy to papierowo, czy przez ePUAP, jeśli chodzi o rejestr cen. Chyba wszyscy rzeczoznawcy już korzystają z systemu. No i mapy zasadnicze zakupione przez internet. W tamtym roku było to prawie 30%, w tym, tak jak już mówiłem, ponad 50%. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że w tamtym roku do naszego urzędu nie przyszło ponad 12 tysięcy interesantów, gdyż załatwili oni swoje sprawy zdalnie, bez potrzeby angażowania naszych pracowników merytorycznych czy finansowych. My musieliśmy na przykład przygotowywać zgłoszenia pracy geodezyjnej, rejestrować go, tworzyć dokumentów licencji, wydawać ręcznie danych. Osoby dotychczas wykonujące pewne czynności w momencie ich zautomatyzowania są przesuwane do ważniejszych zadań. Staramy się wszystko, co jest tylko możliwe, udostępniać online, co umożliwia nam przeniesienie pewnych zadań na czy to petenta, czy GODT, czy projektanta. Oczywiście wszystko jest to kluczowe w czasie pandemii, bo ogranicza kontakt z petentem. No i teraz wnioski. Nie bójmy się e-usług. Zmierzajmy do tego, żeby maksymalnie dużo procesów automatyzować. Jak pokazałem na jednym z pierwszych slajdów, usprawnienia wprowadzaliśmy konsekwentnie i stopniowo. Nie jest tak, że to pandemia nas do tego zmusiła. Natomiast dzięki temu, że rozłożyliśmy to w czasie, bardziej łagodnie weszliśmy w restrykcje związane z pandemią. Pandemia zapewne zostanie jeszcze z nami na dłużej, więc będzie wymuszać dalszą cyfryzację naszych usług. Pandemia zmieniła mentalnie ludzi i zmusiła ich do załatwiania spraw online. Po jej zakończeniu te wszystkie usługi zostaną z nami i zostaną w świadomości ludzi. Jeśli człowiek raz kupił mapę zasadniczą przez internet, to na pewno po ustaniu pandemii nie będzie już papierowo kupował tych map. Jeśli geodeta zaczął zgłaszać pracę elektronicznie, to również nie wróci już do zgłoszeń papierowych. No i to jest dla nas wielka korzyść. Ktoś może powiedzieć, że takiemu starostwu jak nasze było łatwiej wprowadzać usługi, bo ma całkowicie zinformatyzowany zasób, zmodernizowaną ewidencję dobrej jakości dane. No jest w tym trochę prawdy, ale nie jest to warunek konieczny. Nawet przy niescyfryzowanym zasobie można udostępniać szereg ułatwień. Na koniec chciałbym powiedzieć, że i nas dotknął koronawirus. Zanim nasz starosta wprowadził pracę rotacyjną w urzędzie, był taki tydzień, że na kilkunastu pracowników naszego starostwa nie było nikogo. Dopiero później pojedyncze osoby zaczęły wracać. A jednak wtedy geodeci zgłaszali swoje prace, otrzymywali
materiały do zgłoszenia, przeglądali operaty, rzeczoznawcy kupowali transakcje, komornicy otrzymywali informacje o właścicielach. Jednak chciałbym w tym miejscu przeprosić naszych wykonawców, jeśli mnie słuchają, że nie byliśmy w stanie dotrzymać podstawowych terminów weryfikacji. Sytuacja powoli się poprawia. No niestety weryfikacja to jest jeden z nielicznych procesów w starostwie, którego chyba nie da się całkowicie zinformatyzować. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie tylko na krótkie podsumowanie. No niestety weryfikacja, to o czym pan Marek tutaj na końcu powiedział, jest to taki element, który trudno zinformatyzować, natomiast niewątpliwie została ta procedura uproszczona w wyniku nowego rozporządzenia, że mniej rzeczy podlega weryfikacji. Tak powiem, przykładamy większe zaufanie dla wykonawców prac, do wykonawców prac geodezyjnych i mam nadzieję, że to wcześniej czy później zacznie skutkować. Natomiast też, żeby jeszcze króciutko podsumować to, co pan Marek powiedział, no tak, jak tam zauważyłem, 2005 rok, 2006, 15 lat stopniowej informatyzacji, to rzeczywiście pozwala mieć później satysfakcję z tego, przy czym no, te rzeczy były bardzo rozłożone w czasie i dzięki temu jest jakiś zadowalający skutek, że nawet jak całej załogi nie ma, to ośrodek funkcjonuje. Także to pokazuje siłę informatyzacji. Ja bym chciał zwrócić tutaj Państwu uwagę na jedną rzecz. Nie wiem, czy to, tak powiem, nie umknęło wszystkim, ale ja bardzo to zauważam, że tutaj przy rejestracji prac geodezyjnych, to co mamy często tutaj do czynienia z jakimiś problemami, zwróćcie Państwo uwagę, że rejestracja pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji następuje po wniesieniu opłaty. Zanim ta opłata nie jest wniesiona, to nikogo to sprawa nie interesuje. My mamy wiele takich różnych tutaj interwencji związanych z tym, że ktoś zgłosił pracę, nie opłacił i tak dalej. Proszę Państwa, jak nie ma opłaty, nie ma sprawy, tak? Ta sprawa nie idzie dalej, nie zaprząta urzędowi głowy. To chciałbym zwrócić na to uwagę, bo być może gdzieś w wielu miejscach u Państwa można coś takiego wdrożyć bez większego wysiłku. Też zwróciłem uwagę na taką rzecz, co podkreślam już od dłuższego czasu, odkąd Osnowa jest uwolniona. Proszę Państwa, Osnowa nie powinna, udostępnianie Osnowy nie powinno zaprzątać głowy żadnego pracownika pod GIK-u. Dzisiaj mamy w tej chwili chyba wszystkie już powiaty, bo dzisiaj widziałem, dodawałem jeden portal mapowy, chyba wszystkie powiaty w Polsce posiadają portale mapowe, w których można opublikować Osnowę. Ewentualnie jak nie ma innego wyjścia, to można udostępnić w zbiorach danych na płytach geodetów, żeby po prostu korzystali z tych zasobów, nie angażując pracowników starostwa, bo pracownicy starostwa mają co robić. To, o czym pan Marek powiedział, weryfikacja. To jest ten problem, który musimy przyspieszyć. Nowe prawo geodezyjne przynosi nowe terminy, tak? Mówimy tam 7 dni, 10, 20. No i dobrze by było, żeby te terminy były dotrzymywane, bo to jest, tak powiem, potrzebne całemu procesowi inwestycyjnemu. Tutaj bardzo się cieszę, widziałem tak ten wzrost znaczenia operatu elektronicznego. No w tej chwili to, o czym mówiłem na początku konferencji, od 22 sierpnia w Polsce obowiązuje operat tylko i wyłącznie elektroniczny. Wyjątkiem są, czyli jest tam określenie, dopuszcza się stosowanie operatów papierowych, ale operat elektroniczny jest standardem i tutaj ta przedstawiona statystyka pokazuje, że to się przyjęło i to, tak powiem, informatyzuje sprawę. Jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo to też było prezentowane w tym wystąpieniu. Liczba gestorów, 74 gestorów w naradach. To, co podkreślam też od lat, bo ludziom generalnie wszystkim się wydaje, że gestorów jest 6-7. Przykład powiatu ziemskiego, 74 gestorów, którzy są właścicielami jakiejś infrastruktury technicznej podziemnej. Także proszę Państwa, ta liczba gestorów powoduje to, że do urządzeń podziemnych trzeba w odpowiedni sposób podchodzić, bo takie tradycyjne podejście 6-7 gestorów to jest po prostu nieprawdziwe, tak? To i też trudno zapanować nad zmianą gestoru, bo często ci gestorzy się zmieniają, właściciele sieci się zmieniają i nie mamy do tego nawet wielokrotnie informacji. Dwie rzeczy jeszcze krótkie.
statystyka mapy zasadniczej, tam było od 2010 roku, 10 lat, to przykład, jak trudno spopularyzować pewne rzeczy w administracji. To przyzna pan, panie Marku, że z dużym oporem to wszystko szło, ale w końcu jest jakieś przełamanie, tak? To bardzo się z tego cieszę. Wypisy z ewidencji gruntów, no to tu podstawowym problemem jest funkcjonowanie ustawy, że trzeba być, mieć tytuł prawny, żeby uzyskać ten wypis. I tutaj z punktu widzenia elektronicznego, no to ten tytuł prawny, to co sprawdzacie w tej chwili, tak jak pan powiedział, no to jest to, czy występuje w jednostce ewidencyjnej, w danej jednostce rejestrowej, czy występuje, wtedy można mi ten wypis wydać. Jeżeli nie występuje, no to nie mogę. Stąd no, mała popularność, ale myślę, że tutaj te rzeczy będziemy rozwijać. To bardzo dziękuję za tą prezentację. Takie moje krótkie podsumowanie. Jeżeli pan pozostanie z nami, to mam nadzieję, że w dalszej części będą jeszcze pytania, na które będzie pan mógł odpowiedzieć. Proszę państwa, to z punktu widzenia powiatu. Zgodził się też na chwileczkę wystąpić jeszcze pan Sebastian Ptak, geodeta miasta Gliwice, więc jeśli mogę, to bardzo bym prosił, żeby pan powiedział, jak z punktu widzenia miasta wyglądają te sprawy. Z tego, co wiem, wygląda to u pana dobrze, tak? Stąd też pana zaprosiłem, żeby pan się podzielił tym, że jednak pokazać tutaj ludziom, że można, tak? Że można to zinformatyzować i wtedy urząd funkcjonuje sprawnie, a pan jako geodeta tego miasta może patrzeć, jak to wszystko, maszynka sprawnie działa. Bardzo proszę. Witam państwa serdecznie. Tak, miasto Gliwice jest miastem, które od wielu, wielu lat, że tak powiem, rozwija usługi sieciowe i wprowadza nowe technologie. Bazujemy na doświadczeniach, dzielimy się z nim, też wymieniamy te doświadczenia. W mieście dziś mamy też, miasta na prawach grodzkich mają troszkę inne problemy niż powiaty, ale to dziś porozmawiajmy o tych pozytywnych takich elementach. No na pewno wdrożone usługi sieciowe bardzo nam pomagają, o tym co też mówił pan Marek, mój przedmówca. Oczywiście wdrażanie nowych usług typu narady koordynacyjne też bardzo staje się popularne i z tym się mierzymy, z tymi kłopotami i trudnościami, tak jak tutaj chyba wszyscy państwo mamy na co dzień te informacje. Jak działa to w mieście Gliwice? Pokrótce państwu powiem, no wiemy, że pomimo dużej informatyzacji jednak zostają elementy, gdzie musimy jednak obsługiwać naszych klientów ze względu na tą jeszcze popularną wersję papierową pewnych dokumentów. W chwili obecnej pracujemy w formie hybrydowej, pracownicy pracują w układzie oczywiście też zdalnym, ale część pracowników obsługuje bezpośrednio z poziomu urzędu zamówienia, zlecenia i te rzeczy, które na bieżąco realizujemy. Jeżeli chodzi o operaty, to tak jak tutaj też pan minister mówił i o czym tutaj kolega, no większość już przychodzi w formie elektronicznej, jest to już dosyć popularne, więc tutaj problemy bardziej, jeżeli mielibyśmy o czymś mówić, to są w tym, co też znamy, czyli formach przekazywania pewnych dokumentów, czy pewnego typu jeszcze ustaw, które by gdzieś wymagały, czy to na przykład ustawa o gospodarce nieruchomościami, pewnych zmian, które ułatwią nam możliwość w pełni korzystania z tych rozwiązań. Tyle jeżeli chodzi o miasto Gliwice. W chwili obecnej mamy już bardzo mocno nasz portal dotyczący zamówień poprzez online, dotyczący też zamawiania właśnie materiałów. Jest bardzo popularny, sprawdzałem statystyki, to dziś jest praktycznie 50% tych zamówień w mieście jest realizowany przez ten portal i to, co wspomnieliśmy, również można dokonać opłaty, co umożliwia automatyczne podjęcie wykonywania tych realizacji wniosków bez jakiegokolwiek opóźnienia. Tyle ja z mojej strony, jeżeli będą jeszcze pytania, to służę, że tak powiem, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No to co pan Sebastian tutaj powiedział w jednej rzeczy, no zwrócę uwagę, że też kluczem do tak powiem, postępu jest posiadanie systemu opłat, tak, elektronicznego, bo to przez jakiś tam czas kulało, no ale właściwie ponieważ w tej chwili zasób udostępniany jest odpłatnie w większości, więc bez tej furtki, tej bramki związanej z opłatą, ta automatyzacja czynności jest niemożliwa, tak, więc w związku w postaci usług gdzieś ta opłata wpinana jest we wszystkiego rodzaju usługi, czy to zakup wypisu, czy zakup mapy, czy zgłoszenie pracy, bo to też trzeba
opłacić, tak? I to są te elementy, które są konieczne. Na szczęście z tym już nie jest tak źle, bo jest wielu operatorów, o czym wspominał tutaj pan Marek Ślązak, w 2010 roku był jeden operator, no ale stopniowo to się wszystko rozwijało. Ja rozumiem, że tutaj ta forma hybrydowa, jak pan to określi, to znaczy, że część pracowników pracuje w urzędzie, część pracuje zdalnie, tak? Tak, tak, oczywiście. Ta forma hybrydowa, mamy pewną rotację, harmonogramy pracy, pracownicy w zastępstwach pracują w części właśnie w budynku, w bezpiecznych odległościach, w miarę możliwości oczywiście generalnie w pojedynczych pomieszczeniach, aby te zasady były zachowane, a pracownicy, którzy w tym czasie pracują w postaci zdalnej, to też jest związane z tym, o czym rozmawialiśmy i co było podkreślane tutaj w wypowiedziach. Pracownicy Wydziału Geodezji pracują na sprzęcie, który jest dostarczony przez pracodawcę, więc tego sprzętu też mamy ograniczoną ilość, musimy sobie z tym radzić, jeżeli chodzi o możliwość pracy zdalnej poza budynkiem urzędu. A proszę powiedzieć, jakie są proporcje w tej chwili? Ile osób jest w urzędzie, a ile jest zdalnie? Fizycznie jest to około 50%, to jest taka rotacja. Oczywiście ona się kształtuje generalnie i staramy się tak harmonogramy pracy tutaj z kierownictwem wydziału ustalać na dane tygodnie, związane z tym, jakie mamy informacje od pracowników dotyczące choroby czy bliskiej osoby. One są w trakcie weekendów, można tak powiedzieć, tego wolnego czasu. To porozumienie tu poprzez inne środki komunikacji, mamy informacje, mamy pewne włączone czy uruchomione systemy, w których kierownicy z poziomu wydziałów informują, przekazują informacje, jakich pracowników może nie być kluczowych, w których miejscach, żeby nie zabrakło osób po prostu na zastępstwo wykonujących te same czynności, czy mając wprost te same uprawnienia do podpisywania pewnych dokumentów, czy wydawania decyzji. Dobrze, to bardzo dziękuję. A jeszcze jedno pytanie, ilu pracowników ma pan u siebie? W tej chwili pracuje w Wydziale Geodezji 51 osób w mieście Gliwice. Dziękuję bardzo. To jest stała oczywiście osoba, bo tutaj jeszcze oczywiście sytuacje związane z różnym, ale liczba osobowa to jest 51. Dobrze, to teraz jeśli chodzi o przygotowane jakieś takie wystąpienia, to jeszcze mam pytanie, czy jest z nami pan Marian Dzikowski, WINGiK Małopolski, żeby tak powiem powiedział, jak z punktu widzenia WINGiKa wygląda obecna sytuacja. Powiat, więc jeżeli pan Marian by był, to bardzo bym prosił. Nie widzimy go na razie. Jest już? O, jest. Dobrze. Panie dyrektorze, może pan włączyć i kamerę, i mikrofon. Nie słyszymy pana. No, za chwileczkę coś tam. Chyba pan włączył kamerę, włączył mikrofon, ale nie widzimy ani. Już widzimy i słyszymy. Widzimy i słyszymy. Nie miałem włączoną możliwość połączenia dla tych zaskoczeń. Jeśli można, panie Marianie, ja bym bardzo prosił o takie krótkie przedstawienie, jak wygląda sytuacja w tej chwili w województwie małopolskim. No, WINGiKowie mają najlepszy, tak powiem, wgląd w sytuację. Aczkolwiek my tutaj w Głównym Urzędzie też taki posiadamy, dlatego że no zgodnie z moimi, tak powiem, oczekiwaniami, ja zawsze prosiłem, że jeżeli występują jakieś problemy, żeby nas informować o tym, więc no, na własne życzenie mamy kontakt z wieloma powiatami, wiemy co się dzieje, ale to uważam bardzo dobrze, bo dzięki temu Główny Urząd, proszę Państwa, nie jest oderwany od rzeczywistości, tylko doskonale poinformowany o tym, co się dzieje w powiatach. No ale pewnie nie tak doskonale, jak WINGiKowie znający swój teren. Bardzo proszę, panie Marianie, z punktu widzenia informatyzacji COVID-u, czym może pan się podzielić z innymi WINGiKami i z powiatami? Znaczy, przede wszystkim przedmówcy, zwłaszcza pan Michał Onaszkiewicz, no to już, że tak powiem, zjedli wszystko, co ja bym chciał ewentualnie przekazać z poziomu człowieka lejka, w pewnym sensie, więc nawet się nie ośmielę. Wszystko jest powiedziane, mogę tylko prosić obecnych na sali już wirtualnej przedstawicieli powiatu z Małopolski, żeby sobie wzięli to mocno do serca.
Natomiast wczoraj jeszcze po naszej rozmowie i konferencji z jednym z powiatów zrobiłem sobie na szybko kwerendę bieżącego stanu, co mniej więcej oznacza w tej chwili taką sytuację, że z takich powiatów, które mogę powiedzieć na 100%, przynajmniej z deklaracji oczywiście tych z rozmowy, to powiedzmy, że około mam 4 powiaty, które tak na pewno deklarują, że pracują, załatwiły tę sprawę, są zorganizowani także na poziomie wewnętrznym, to znaczy z akceptacją działów informatyki, audytu i tak dalej. Wszystkie mieści się te rozwiązania przekazywane przez pana Onaszkiewicza. W 6 powiatach zgłoszono sytuację taką, że owszem, tak od strony powiedzmy systemowej, rozwiązań organizacyjnych ta sprawa jest załatwiona, natomiast cierpią na brak sprzętu. No tutaj ten fragment wystąpienia pana Onaszkiewicza dotyczący wykorzystywania sprzętu prywatnego jest do zastosowania i w tej chwili szkoda ten temat rozwijać. Natomiast i to wymieniam 10 powiatów sumarycznie z 24 jednostek, mam jeszcze 2 gminy, które albo oświadczają, że nie podjęły takiego działania ze względu przede wszystkim na stanowisko powiatu, starosty czy służb, i z kilkoma nie udało mi się, z 4 bodajże wczoraj po południu po prostu skontaktować, w związku z tym sytuacja jest dla mnie niedomknięta i będę to jeszcze musiał prześledzić. Także tylko apel do obecnych na sali Małopolan, żeby zrobili to, co zostało ewidentnie pokazane jako możliwe. Bardzo serdecznie dziękuję. No ja wczoraj jeszcze po tych sygnałach, które napłynęły do mnie, pozwoliłem sobie wystąpić, tak powiem, no z apelem do starostów, żeby właśnie umożliwić ten dostęp zdalny, no wychodząc z takiego prostego założenia, że jeżeli Rada Ministrów, jeżeli ministerstwa, urzędy centralne mogą pracować zdalnie, to naprawdę mogą też starostwa podejmować tego typu prace. Także być może, jeżeli apel głównego geodety kraju nie jest wystarczający, no może tutaj słyszą mnie w tej chwili państwo, mam nadzieję, z biura architektury, budownictwa i geodezji. Pani minister w tej chwili nas już opuściła, ale no mogę tu próbować jeszcze apelować. No, znaczy apelujmy wszyscy o to, bo można. To tak jak powiedziałem na początku, sytuacja jest nadzwyczajna, więc działania też muszą być podjęte nadzwyczajne. To trudno powiedzieć, no, że żeby to wszystko było w taki sposób przewidziane, uregulowane i byśmy gotowi. Czekaliśmy 3 lata na przyjście wirusa w pełnej gotowości. No, nie czekaliśmy, tak? Przyszedł dosyć niespodziewanie. Ja bym jeszcze jedną dodał, tylko jeszcze jedną rzecz, to konkretnie z rozmów, które dzisiaj toczyłem z powiatem z przedstawicielami powiatu krakowskiego i z panem Mariuszem Czuwajem, który jest w tej chwili też chory i pozdrawiam go serdecznie, ale być może jest na sali, ale nie jestem pewien, ale w każdym razie polecam wszystkim, którzy ewentualnie mają podobne problemy, a używają tego samego oprogramowania, bo w województwie małopolskim to jest 18 egzemplarzy rozwiązania geomatyki, żeby po prostu korzystali z doświadczeń kolegów, jeżeli nie ufają powiedzmy takim centralnym, że tak powiem, czy wojewódzkim wskazówkom, to porozumiewali się między sobą, kopiując pewne rozwiązania, które są zgodne z prawem, bo koniec końców przetestowane na poziomie formalnym, a to są akurat bardzo poważne instytucje, z reguły dbające. Rozmawiałem o trybie pozyskiwania do pracy komputera prywatnego, sposobie jego konfigurowania, przygotowywania do pracy, czy powiedzmy określania zobowiązań i ograniczeń, zabezpieczeń, stosowanego oprogramowania. Na przykład w powiecie krakowskim jest stosowane oprogramowanie zabezpieczające dodatkowo, które kosztuje dla nieograniczonej liczby licencji około 200 zł miesięcznie, a obsługuje i wspomaga powiedzmy udostępnianie pulpitu. Po prostu trzeba korzystać z tego, co już gotowe. Dobrze, dziękuję bardzo. No, temu też ma służyć ta konferencja, wymiana, także ja zachęcam wszystkich państwa nie tylko do zadawania pytań, ale również do zabrania głosu, podzielenia się swoimi doświadczeniami. Zachęcam geodetów powiatowych, kierowników ośrodka, WINGiKów, wszyscy państwo tutaj, którzy są na tej konferencji, zachęcam do zabierania głosu, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i tudzież do zadawania pytań, na które mam nadzieję będziemy w stanie odpowiedzieć. Także pani Jolu, w tej sytuacji przystępujemy już do tej części związanej z pytaniami. Bardzo proszę, czy z wystąpieniami członków, uczestników konferencji.
No na razie się nikt nie zgłasza. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do podniesienia. Na pewno znajdą się osoby chętne do zabrania. Pani Alicja Kalinowska. Pani Alicja Kalinowska się pierwsza zgłosiła. Już może Pani włączyć mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przedstawić, skąd Pani jest. Dzień dobry, Alicja Kalinowska, Starostwo Powiatowe w Jaworze na Dolnym Śląsku. Halo? Tak, słyszymy Panią. Dobrze. Przysłuchiwałam się bardzo uważnie tutaj tym spostrzeżeniom. To są duże powiaty bądź duże miasta, tak jak Gliwice. Z punktu widzenia lokalnego powiatu wygląda to jednak troszeczkę inaczej. Oczywiście usługi, to myślę, że to już jest teraz taki standard dla wszystkich i również tutaj dla nas na Dolnym Śląsku. Natomiast na pewno są problemy ze sprzętem, który pracownicy mieliby używać przy pracy zdalnej. W dzisiejszej sytuacji, gdzie mamy nauczanie zdalne, dzieci w domu, pracownicy po prostu nie do końca mają na czym pracować, nie mają tych warunków domowych i tu zaczynają być problemy. Przepraszam, tylko ja wejdę w słowo i chciałbym, żeby tak powiem, żebyśmy nie stwarzali takich katastroficznych sytuacji. Ja rozumiem to, że mogą być takie sytuacje, ale powiedzmy tak, że dotyczy to części pracowników, którzy mają tam, powiem, dzieci w szkole i tam, powiem, brak sprzętu, więc chciałbym, żeby to nie brzmiało tak, że to jest podstawowa przyczyna, bo to jest tylko część tej przyczyny. Bardzo proszę. No na pewno tak, oczywiście to nie jest jakby taki główny problem, ale jest. I w przypadku małych powiatów no ten problem ma większą rangę niż w tych większych, gdzie po prostu jest więcej ludzi. Ale mówię, rzeczywiście e-usługi to teraz podstawa i tutaj patrząc na to, co poprzednicy moi mówili, my również od wielu lat wdrażamy te usługi na różnych poziomach, jesteśmy w pełni zinformatyzowani i przygotowani. No i tutaj jeszcze z drugiej strony, no jednak bardzo dużo wniosków przychodzi dalej w formie analogowej, w takiej formie papierowej, z żądaniem udostępniania również papierowo, więc tutaj też ta praca zdalna nie zawsze jest możliwa. Ale oczywiście, no mówię, no to wszystko mam nadzieję, że tych wniosków takich papierowych będzie coraz mniej. Natomiast jeżeli... Przepraszam, żeby też było pełny obraz, bo Pani mówi, że dużo wniosków papierowych przychodzi. Czego dotyczących? Czego jest najwięcej takich, Oczywiście ewidencji gruntów i budynków. Czyli co, wnioski o wypis? Tak, wnioski o wypis i wyrys. Jeśli chodzi o mapy zasadnicze, to w większości przypadków rzeczywiście, znaczy coraz więcej jest tych wniosków elektronicznych, nie są po prostu wymagane klauzule dalej, po prostu tak to wygląda. Chociaż też tych wniosków jeszcze trochę jest. Mieliśmy taką sytuację wiosną, część ludzi zamawiało dokumenty w formie elektronicznej, wypisy czy wypisy i wyrysy. Notariusze, rzeczywiście kancelarie notarialne przyjmowały takie dokumenty, ale co się okazało po kilku miesiącach, sądy zwracały te wnioski, twierdząc, że ten dokument nie jest dokumentem, że dokument wydany w formie elektronicznej, wypis czy wypis i wyrys nie jest dokumentem i ci ludzie wracali do nas po prostu o wydanie dokumentu w formie papierowej, więc myślę, że teraz notariusze nasi tutaj lokalni w ogóle przestaną przyjmować te dokumenty w formie elektronicznej, bo takie problemy mieliśmy. Ja w takiej sytuacji to bym poprosił, czy jest z nami pani dyrektor Ada Ogonowska? Tak, jest pani dyrektor. Jest tutaj z nami. Jeśli można by było. Pani dyrektor, słyszy mnie pani? Pani dyrektor, jest pan dyrektor Jankowski. Pani dyrektor Ogonowska, zaraz zobaczymy, chyba wyszła, ale zaraz zobaczymy. No bo chciałbym, żeby się odniosła do tego właśnie, jaki jest status, bo to dla mnie jest trochę niepokojące, tak? No bo to, co pani minister też mówiła na początku, tym dołożymy wszelkich starań, żeby ten dokument był przyjmowany. No proszę Państwa, to tak nie może być, no, żeby... Tylko chciałbym się dowiedzieć jednoznacznie, jaka jest, tak powiem, podstawa prawna takich twierdzeń. No dobrze, to w takim razie bardzo proszę, pani Alicjo, proszę o kontynuowanie. Przepraszam, że pani tak przerywam, ale no chciałbym rozwinąć to tak, żeby doprowadzić do końca, bo tak jak całościowo pani powie o tych wszystkich problemach, to potem nie będziemy w stanie tego wszystkiego ogarnąć.
Nie, oczywiście. Zresztą tak bardzo proszę. Się rozmawia. Znaczy ja z takich spraw ogólnych to tyle, natomiast mam dwa pytania takie czysto jakby techniczne i już merytoryczne. Czy mogę? Tak, proszę. Artykuł 12b prawa geodezyjnego, operat wpłynął elektronicznie, został zweryfikowany negatywnie. Czy ten operat powinien być ponownie podłączony jakby w systemie, żeby była data zwrotu? Bo teraz geodeta mi przekazuje operat elektroniczny dzisiaj i jest data przekazania wpłynięcia dzisiaj. Dziś, jutro go weryfikuję negatywnie, podłączam protokół weryfikacji negatywny. Czy oprócz tego powinnam jakby ponownie podłączyć mu ten operat? Czy ten operat może zostać w systemie z tamtą datą? Bo tam jest napisane wprost zwrot, tam jest napisane, że operat zwraca się wraz z dokumentacją, gdzie ja to mam. No tak, ale jeżeli ten operat jest poprawiany w wyniku negatywnego protokołu weryfikacji, no to po prostu potem jest przekazywany do zasobu z nową datą. Tak, tylko chodzi mi o to, czy jakby ja powinnam jeszcze raz podłączyć ten operat. Ja wiem, że to tak może trochę zamieszanie się robi, ale tu jest napisane, zwraca się wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki. Więc tak. Czy powinnam po prostu ten plik, który on mi przekazał wczoraj, podłączyć go ponownie, dzisiaj, jako zwrot? Czy to już jest zbędne? Znaczy ja szczerze mówiąc nie rozumiem, do czego podłączyć. Bo ja sobie wyobrażam w taki sposób, że tak jak przepisy mówią, zwracam, jak gdyby nie ma tego operatu w zasobie, bo on nie został przyjęty, tak? W zasobie go nie ma. Jest jakby w tej części wymiany materiałów między ośrodkiem a wykonawcą. A to już zależy chyba od systemu, no bo ja znam takie bo systemy. Bo ja mogę to zrobić, a nie muszę. No bo to jest w różnych systemach jest różnie. No są systemy, gdzie jest cała historia, tak powiem, przechowywana tego, kiedy był jaki operat, tak? Tak, więc trudno mi tutaj powiedzieć, jak u Pani w systemie to funkcjonuje. Nie, no tutaj oczywiście historia też jest, dlatego pytam, bo jeśli jakby ta historia nie będzie zawierała momentu zwrotu wykonawcy wyników, będzie miała tylko moment podłączenia protokołu, negatywnego protokołu weryfikacji. No ale bo czegoś nie rozumiem. No to chyba to jest ten sam moment, tak, kiedy albo niewiele się różniący, że podłączamy negatywny protokół weryfikacji, i to w systemie zostaje, ale na podstawie historii wiemy, że ten operat zostaje zwrócony. No, może nie w tej samej chwili, ale kilka minut później, tak? Tak, tylko mówię, no ja już go nie będę jakby drugi raz podłączała, bo mi go do tego podłączył tam powiedzmy, nie wiem, tydzień wcześniej, prawda? Ale to już zależy, wie Pani, bo tutaj Pani mówi o technologii, Pani mówi podłączała, mając na myśli, tak powiem, funkcjonowanie swojego systemu. A ja myślę tutaj o tym w kategoriach funkcjonowania rozporządzenia w sprawie zasobu, gdzie tam nie mamy do czynienia z żadnym systemem, z żadną konkretną realizacją tego systemu. No dobrze, dobrze. To w takim razie mam jeszcze jedno pytanie. No więc tutaj musielibyśmy, tak powiem, umówmy się kiedyś na rozmowę na Zoomie i po prostu Pani pokaże w systemie, jak to wygląda, tak? Dobrze, dobrze. No być może idę po prostu za daleko, że tej daty będzie mi brakowało. Natomiast mam sytuację teraz dalszą. Weryfikacja pozytywna operatu przyjętego w formie elektronicznej jest przyjęty do zasobu, ma nadany numer w jednym PDF-ie. W tym operacie również znajduje się dokumentacja do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów, która według mnie jest właściwa i na tej podstawie można wprowadzić zmianę w ewidencji gruntów i budynków. Czy ten operat w tym momencie powinien zostać podzielony na tą część ewidencyjną, która będzie podłączona do zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany, czy może być po prostu jakby zaciągnięty z systemu cały operat? No, tutaj przepisy tego nie regulują w żaden sposób. Znaczy regulują o tyle, że mówi się o operacie, nie mówi się o oddzielnej części służącej do zmiany w ewidencji gruntów i budynków, więc myślę, że tutaj należy stosować to drugie rozwiązanie, czyli w całości go pokazywać jako element, znaczy jako dowód, znaczy podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków. No tak też mi się wydaje. Tak jest na logikę, nie widzę tutaj powodu. Nie jest to wbrew przepisom prawa, bo przepisy prawa tutaj aż tak szczegółowo nie regulują tej sprawy. No to jest właśnie ten moment, kiedy rzeczywiście będziemy mogli w całości zinformatyzować ten proces, jeżeli ta dokumentacja byłaby pozytywnie weryfikowana, czy po prostu nawet nie pozytywnie weryfikowana, ale przekazywana przez geodetów
w formie elektronicznej, prawda? Natomiast tu, jeśli chodzi jeszcze właśnie o wykonawców, no to ta data pozwalająca jeszcze przez następny rok przekazywać operaty w formie analogowej powoduje to, że w przypadku takiego małego powiatu jak mój, ja dosłownie dostaję 2 operaty tygodniowo elektronicznie, natomiast cała reszta przychodzi analogowo, prawda? Pani Alicjo, proszę się tym nie przerażać, bo to jest po prostu, no, rzecz nowa, natomiast faktem jest, że od 22 sierpnia jest operat elektroniczny. Ja proponuję pomyśleć o jakichś formach zachęty. No ze swojej strony w najbliższym czasie, jeszcze w listopadzie, będzie kolejna konferencja, wideokonferencja GUGiKu poświęcona operatom elektronicznym tylko i wyłącznie. No chcemy to popularyzować. Moim zdaniem w tej chwili jedna rzecz się dzieje taka, to już do całego środowiska mówię, zupełnie niepotrzebna. Dyskusja na temat tego, czy operat powinien być w jednym pliku, w 2, w 7, w 10. Proszę Państwa, przepisy są jasne. Operat ma być w jednym pliku PDF i proponuję, zamiast dyskutować na ten temat, w ilu plikach powinien być operat zapisywany, zająć się jego informatyzacją. To będzie, tak powiem, działanie we właściwym kierunku, bo te przepisy weszły, są obowiązujące i nie zanosi się na ich zmianę. Uważam, że jest to krok w dobrym kierunku. Nie będziemy rozdzielać tego na szkic, wykaz współrzędnych i tworzenie z tego 17 dokumentów, tylko spójny, jeden kompletny operat w postaci pliku PDF. I trzeba zachęcać do tego. Proszę Pani, często jest tak, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. No to też muszę zrobić coś w kierunku pokazania takich dobrych praktyk, bo ktoś, kto nie dotknął tego, to wydaje mu się, że to jest takie nie wiadomo co, że to jest jakieś utrudnienie, że łatwiej mu jest ten w postaci papierowej przynieść. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli Pani chociażby w tej chwili, w dobie epidemii, ma możliwość operowania na operacie elektronicznym w sposób szybki, bo on dochodzi do Pani, powiedzmy, tego samego dnia przez system, operat tradycyjny nie dotrze w momencie różnych utrudnień w takim samym czasie jak operat elektroniczny. Więc niewątpliwie każdemu dzisiaj zależy na czasie i ten czas weryfikacji operatu elektronicznego i tradycyjnego zapewne u Pani też się różni, bo jeżeli dzisiaj Pani wyszła operat elektroniczny, to on ma szansę być wcześniej zweryfikowany niż operat wysłany tradycyjnie, który dotrze do Pani za 3 dni, potem przejdzie jeszcze okres kwarantanny i za tydzień czy za 1,5 tygodnia będzie dopiero u Pani się pojawi. No oczywiście pan minister mnie nie musi do tego przekonywać, ja jestem przekonana. No mam nadzieję, że tutaj nasi wykonawcy też jakoś tak chętnie do tego ruszą. Znaczy proponuję też odbyć rozmowy z wykonawcami, no pani wie kto zgłasza najwięcej operatów, wystarczy przekonać tych, którzy byli na początku. Ja nie wiem, czy może tutaj pan Marek Ślązak by powiedział, jak wyglądało przekonywanie u nich do wdrażania operatu elektronicznego. Jeszcze jest pani dyrektor Ogonowska już z nami, panie ministrze. Dobrze, to już sekundę, to teraz poprosiłem pana Marka, jeżeli pan powiedział o historii, tak? No bo to dosyć długo tam się ciągnie, tak? Jaka była procedura wdrażania operatu elektronicznego w sytuacji, kiedy nie było w przepisach jednoznacznie powiedziane, że on ma być elektroniczny? Tak. Co było zachętą? Jak najbardziej próbowaliśmy zachęcać tych, którzy najwięcej robią prac geodezyjnych w naszym powiecie. No i tych, którzy jakby byli informatycznie lepiej przygotowani. I oni bardzo szybko się przekonywali do tych operatów i sukcesywnie inni również wchodzili w ten proces. Także to naprawdę można zrobić i można przekonać geodetów i później naprawdę są zadowoleni. To ja ze swojej strony, pani Alicjo, ponieważ komunikujemy się w taki sposób, oferuję wszelką pomoc, jestem skłonny, tak powiem, wziąć udział w pani spotkaniu wszystkich geodetów z powiatu w Jaworze, żeby, tak powiem, pewne rzeczy przedstawić. Tak? Dziękuję bardzo. Mogę nawet pomóc zorganizować taką konferencję, bo dysponujemy, tak powiem, środkami technicznymi, żeby w każdej chwili to zorganizować. Tutaj z moimi ludźmi może się pani umówić, zorganizują pani konferencję. Pani będzie gospodarzem tej konferencji, a my wystąpimy jako tutaj taki support do tego, żeby pokazać, że można te rzeczy zrealizować. Dziękuję bardzo. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze zwrócę uwagę, później być może będzie takie pytanie, bo chcę powiedzieć o elektronicznej postaci mapy z projektem podziału, czy generalnie o elektronicznych postaciach map do celów prawnych, bo to też jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli jest pani dyrektor Ogonowska, mnie słyszy.
Tak, dzień dobry, przepraszam, mnie wyłączyło ze spotkania. Ja mam takie pytanie do Pani, bo tutaj padło ze strony Pani Alicji Kalinowskiej takie stwierdzenie, że ma obawy, że wypisy i wyrysy nie będą w ogóle przyjmowane w postaci elektronicznej, nie będą w ogóle przyjmowane przez notariuszy. Tak to dobrze zrozumiałem, Pani Alicjo? Mistrzu, przez sąd. Znaczy przez sąd, tak, tak. Zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego, bodajże z 2016 roku, pojawiła się tam nowa definicja dokumentu. I dokumentem w myśl tej zmienionej definicji jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Zatem na skutek rozporządzenia eIDAS poszły kolejne przepisy, zarówno w kodeksie cywilnym, jak i postępowania cywilnego, więc sądy nie mają powodów bronić się i przeciwstawiać takiemu dokumentowi. Tak, który zawiera treść, zawiera oświadczenia, a często zawiera również podpisy i klauzule organu. Także tutaj myślę, że te obawy są niesłuszne. To ja w tej sytuacji, bo powiedziałem, będę chciał mówić o takiej rzeczy, bo w kontekście naszych dzisiejszych przepisów jest możliwa taka sytuacja, że geodeta wykonuje mapę do celów prawnych w postaci elektronicznej. Rozporządzenie mu na to pozwala. Podpisuje ją i przekazuje do ośrodka dokumentacji celem oklauzulowania razem z operatem. Wobec dzisiejszych przepisów klauzula, jeżeli byłby to papier, to klauzula jest w postaci pieczątki, natomiast jeżeli jest to dokument elektroniczny, to klauzula jest w XML-u. I dalej ośrodek dokumentacji powinien tę podpisaną mapę do celów prawnych połączyć z klauzulą w XML-u, spakować i podpisać elektronicznie, na przykład w postaci, czy spakować do pliku ZIP i podpisać podpisem elektronicznym, i to taki dokument powinien funkcjonować w obszarze, znaczy powinien być dopuszczony do obiegu, do postępowań. Tak, oczywiście, zwróćmy uwagę, że te podpisy własnoręczne i wszelkie podpisy elektroniczne, które dopuszczają przepisy, są dzisiaj równoważne, tak, równoważne w skutkach prawnych. No to ja będę ciekawy, czy tutaj wśród uczestników jest ktoś, kto mu się zdarzyło podpisać właśnie w taki sposób mapę do celów prawnych i że sądy skonsumowały taką postać tego dokumentu. No bo musimy tutaj zwracać uwagę na to, czy promować pewne rozwiązania, doprowadzać do skuteczności tych rozwiązań, żeby one były przyjmowane w postępowaniach. Czyli Pani dyrektor, czyli jedno, pani twierdzi tak, znaczy inaczej, na gruncie obecnego prawa nie ma powodu, żeby odmawiać przyjęcia takich dokumentów. Tak, dokładnie tak. To nie wiem, czy możemy wrócić do pani Kalinowskiej. Skąd w pani takie obawy są? Kto takie obawy wobec pani wyrażał? Pani Alicjo, słyszymy panią. Tak, no tutaj to były wprost sytuacje, strony zamawiały wypisy i wyrysy, kancelarie notarialne początkowo się wzbraniały, po czym jednak przyjmowały te dokumenty w formie elektronicznej, sporządzana była umowa kupna-sprzedaży, wnioski szły do sądu i mówię, po kilku miesiącach właściciele nieruchomości, ci jakby sprzedający, zwracali się z powrotem o wypisy, mówiąc mi o tym, że sąd po prostu odrzucał wniosek, w związku z tym, że dokument był w formie elektronicznej, oni go nie widzieli, nie wiem, nie potrafili przeczytać, trudno mi powiedzieć. Znaczy to trzeba było zbadać tą sytuację do końca, co było tam przyczyną, bo nie chciałbym stwierdzać. Być może ten dokument w postaci elektronicznej był zwyczajnie, no był, miał jakiś feler, tak, że nie było to zgodne z zasadami dokumentu elektronicznego, więc nie chciałbym się wypowiadać w tej chwili, ale jeżeli ktoś zna taką sprawę, to chętnie się temu przyjrzymy, bo to trzeba wyjaśnić i nie ma żadnego problemu, żeby sądom też wyjaśnić takie rzeczy. Znaczy zwróćmy też uwagę, że dokumenty elektroniczne to jest pewne nowum, z którym musimy się zmierzyć i sądy i notariusze to były takie grupy, które najdłużej się broniły, tak? Takie ostatnie bastiony papieru. Natomiast myślę, że tutaj doba pandemii przyspieszy ten proces i dzisiaj przepisy wyszły naprzeciw dokumentów elektronicznych. Już nie ma podstaw prawnych żadnych, żeby takich dokumentów nie uznawać. Dobrze, to bardzo serdecznie dziękuję. Więc tutaj, jeżeli by było inaczej, to będziemy tu działać w tej kwestii. Prosił o głos pan Sebastian Ptak, bardzo proszę.
witam jeszcze raz serdecznie. Oczywiście z tymi wypisami, wyrysami elektronicznymi, to co Państwo mówicie, no jest pewnego rodzaju, są no niedomówienia, tak jak tutaj poprzedniczki też mówiły. Też istotną, bardzo ważną rzeczą jest, o tym co rozmawialiśmy, to to, że i o tym co mówił Pan, Panie Ministrze, jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tam niestety ten zapis jest dosyć, oprócz załączników, które de facto są opisane, do wniosku o podział nieruchomości, mamy dołączoną, załącznikiem do decyzji o podziale nieruchomości jest mapa z projektem podziału i wykazem. Tu forma jest w ogóle nieopisana i trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób można byłoby taki dokument, przekazując go do sądu, jak decyzja staje się ostateczna, przekazywać, jeżeli miałaby to być też całkowicie forma cyfrowa. I tu też myślę, że ten temat jest też gdzieś rozpatrywany. Myślę, że też możliwe byłoby usprawnienie tego procesu właśnie też komunikacji z sądem, który jest obligatoryjny dla nas, organów wydających takie decyzje i uregulowania tej kwestii, jeżeli chodzi o załącznik, którym jest mapa z projektem podziału. Dziękuję. Znaczy, ja myślę, panie Sebastianie, że gorzej by było, gdyby było tam w tej ustawie wpisane, że mapa w postaci papierowej. Jeżeli nie ma postaci tej mapy, no to obowiązują zasady ogólne. No proszę panią dyrektor Ogonowską o sprostowanie mnie ewentualnie. Znaczy, chciałabym zauważyć, panie Sebastianie, że można też do sądu dołączyć płytę CV. Do pism, odpis dla stron i odpis dla sądu. Więc tutaj jakby no nie ma przeszkód, tak, żeby taka mapa została zapisana na płycie CD i dołączona do decyzji. Tak, tylko decyzja będzie w formie papierowej, bo teraz nie możemy moim zdaniem tworzyć postępowań hybrydowych, czyli że część dokumentów jest w formie papierowej, a część jest w formie elektronicznej, do czego dążymy. Więc jeżeli mielibyśmy przekazać płytę CD czy w jakiejkolwiek formie podpisaną podpisem elektronicznym, to już też żeśmy mamy, to według tych zasad mamy możliwość dopuszczenia. Według mnie nie. Takiej sytuacji, że my część dokumentów mamy w formie papierowej, część w formie elektronicznej i finalnie wysyłamy co? Tą decyzję naszą, podpinając tą mapę na płycie, no trochę to... Znaczy decyzja jest... również może być zapisana na płycie CD. Ja nie chciałabym tutaj wchodzić w szczegóły, co powinno znaleźć się na papierze, a co powinno znaleźć się na płycie. Jeśli dokument jest elektroniczny, to dla mnie tą elektroniczną formą będzie zapis na elektronicznym nośniku, tak? Bo papier będzie już tylko kopią tego. Pytanie za kopią, za zgodność z oryginałem, no ale nie mamy oryginału, bo taki dokument elektroniczny nie posiada takich walorów. Natomiast też bym się tak nie broniła przed hybrydą, bo dzisiaj już jesteśmy na styku przesyłek hybrydowych, tak? Więc to gdzieś tam nie wiemy, jaki skutek to przyniesie. Być może część dokumentów będą sądy oczekiwać jednak, żeby były wydrukowane, a część danych, żeby tak jak w postaci mapy, była na nośniku. Ja bym była za tym jednak, że jeśli dokument jest elektroniczny, to przekazujemy go w takiej wersji, jeśli to jest oryginał. Dobrze, no to w tym momencie trzeba byłoby przekazać taką decyzję zgodnie z przepisem ustawy w formie elektronicznej, decyzję łącznie z tym załącznikiem, który zostanie przez stronę dołączony do akt sprawy, tak? Tak, tak, dokładnie. Jak zwróćmy uwagę, że sąd, który prowadzi postępowanie, zawsze może wezwać do uzupełnienia, do wyjaśnienia, poprosić o wydrukowanie, o przekazanie tego w innej formie, więc tutaj jest etap w postępowaniu sądowym na to, żeby te dokumenty zbierać, badać, prosić o uzupełnienie, o zweryfikowanie, o odniesienie się. Także myślę, że tutaj nie będzie z tym żadnych problemów. Znaczy, no będzie na pewno taki kłopot, że i wiemy to, myślę, że większość moich kolegów, koleżanek to że sąd wezwie strony do uzupełnienia, tego nie chcemy, bo każdy chce, żeby to ujawnić i chcielibyśmy, żeby procedura była na tyle transparentna, żeby nie wymagała uzupełnień. Tak? Myślę, że w niedalekiej przyszłości sąd nie będzie wzywał, tylko będzie całość tych dokumentów, które są w oryginale na płycie badał i nie, większość sądów, proszę mi wierzyć, nie będzie wzywała do uzupełnienia, bo też uzupełnienia czego, kiedy wszystko zostało przekazane. Dobrze, czyli taka forma przekazania płyty, którą pani tutaj gdzieś zaproponowała, to też pytanie jest, w jaki sposób fizycznie miałoby się takie przekazywanie tych dokumentów odbywać, bo to też jest trochę dla mnie taka, taki temat, znaczy, jakikolwiek.
Proszę Państwa, ja myślę, że tutaj tak nie chciałbym tym zdominować całej dyskusji. Rozumiem. Dziękuję. Ja tylko powiem, na przykład przy jakichś tam relacjach, na przykład z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie oni oczekiwali na przykład przekazania jakichś tam dokumentów. No te dokumenty przekazywaliśmy de facto na płycie, tak? Nie mówię tutaj o sądach, ale też o jakimś tam funkcjonowaniu w ramach tych. No są pewne problemy techniczne z płytami, to jak długo to ma być przechowywane i tak dalej. Przecież Państwo sobie zdajecie z tego sprawę, że papier dosyć długo wytrzymuje, płyta po 20 latach przypuszczam, że będzie nie do odczytania, więc różne są tutaj historie, więc nie chciałbym tym dalej dominować, tym bardziej, że mamy 8 jeszcze uczestników. Dobrze, a jeszcze jedno pytanie, prezesie, czy w ogóle księga elektroniczna może na przykład zaczytywać taką dane z płyty, załóżmy, przekazujemy i ona pozostanie w tej księdze wieczystej, tak jak u nas w systemie w kopii, bo to by było wtedy rozwiązanie takie na wieki, jak pan mówi, i pozytywne. Znaczy, ja nie wiem dokładnie, co pan ma na myśli, mówiąc o tym, że... Bo jeżeli przekażemy tą płytę i mamy dokumenty, w księdze wieczystej w formie papierowej, które możemy przeglądać, czy też tam jest taka możliwość, że my możemy podłączać dokumenty elektroniczne? No tego nie wiem, bo to akurat nie jest nasz rejestr, to jest rejestr Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak on wygląda od środka, trudno mi powiedzieć. To jest, tak powiem, raczej te informacje nie przenikają. Jedno wiem na pewno, że jeszcze w listopadzie, mam nadzieję, udostępnię wszystkim powiatom usługę do pobierania treści zawiadomień z sądów. To, co w tej chwili do Państwa przychodzi papierowo, mam nadzieję, że uda się uruchomić właśnie w postaci elektronicznej. Może nie będzie to wszystko tak od razu dla wszystkich powiatów, bo to jest tam odpowiednia kwestia decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, ale przynajmniej w kilku powiatach zostanie to uruchomione po to, żeby zawiadomienia nie przychodziły papierowo, tylko przychodziły w postaci elektronicznej. Wtedy do ewidencji gruntów będzie Państwo zaczytywać te informacje, które są istotne z tego zawiadomienia, bo nie znaczy, to Państwo wiecie z praktyki, że te zawiadomienia, one są często kilka miesięcy po czasie, bo już macie te zmiany w ewidencji wprowadzone, ale niektóre rzeczy tytułem uzupełnienia mogą z tego wchodzić. W drugim etapie będziemy uruchamiać komunikację w drugą stronę, czyli ze starost do ksiąg wieczystych. Natomiast to pytanie, które Pan powiedział, nie potrafię Panu powiedzieć, bo takie zawiadomienie na przykład w drugą stronę będzie zawierało wypis i wyrys w PDF-ie. Tak? Teraz czy sądy moim zdaniem będą musiały to zaczytywać do swojego systemu w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby ten dokument mógł funkcjonować w postaci elektronicznej. Ale to sprawdzę i dam znać przy okazji jakiejś następnej konferencji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo w takim razie. I jeżeli jest potrzeba, to miasto Gliwice jest chętne włączyć się do tego pilotażu. Dobrze. Następny zgłasza się do zadania pytania pan Henryk Siuda. Panie Henryku, może pan włączyć już mikrofon, ma pan taką możliwość. Pan Henryk Siuda. Panie Henryku. Dobrze, to następna jest pani Ewa Sikora. Pani Ewo. Tak, słyszymy panią. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich z Bielska Białej, Starostwo w Bielsku Białej. Panie ministrze, ja potwierdzam to, co tutaj nas zwracała uwagę pani Alicja Kalinowska. W powiecie bielskim były wydawane wypisy, wyrysy w formie elektronicznej, były przyjmowane przez notariuszy. Natomiast później sąd wieczystoksięgowy wzywał właścicieli o uzupełnienie dokumentów w postaci papierowej i ci klienci wracali właśnie, żeby zakupić te dokumenty w formie papierowej, ale to tak do informacji. Natomiast ja chciałam zapytać, w tej chwili przynajmniej w powiecie bielskim w ogóle nie ma dostępności urzędu dla klientów, jeżeli chodzi o geodezję, bezpośredniego kontaktu. No ze względu na sytuację pandemii wśród pracowników wydziału. I czy istnieją podstawy prawne do zwolnienia naliczania opłaty za wysyłkę materiałów zasobu, tą wysyłkę pocztową, no z racji tego, że klienci nie mogą odebrać dokumentów w postaci papierowej bezpośrednio w urzędzie? Znaczy zwolnienie, z czego tak moim zdaniem nie ma podstawy do pobierania takich opłat. Więc jest to normalny element związany z funkcjonowaniem urzędu. Znaczy opłaty są, bo w prawie geodezyjnym w cenniku za wysyłkę na wskazany adres dokumentów zasobu, jak... Znaczy, akurat tam, gdzie... Ja mówię o takiej ogólnej korespondencji. Na przykład jeżeli operat pani odsyła, czy jakieś inne rzeczy, które to nie są elementem
zasobu. Natomiast tutaj, jeżeli jest to prawie zapisane, no, to musielibyśmy taką odpowiednią inicjatywę prawną wprowadzić, taką inicjatywę legislacyjną wprowadzić. Czyli na dzień dzisiejszy no, musimy to naliczać, nie można sobie... No, nie, no to jest jasny zapis ustawowy, z którego nikt na nie dzwoni, no inaczej to by było wprost łamanie ustawy, tak? Dobrze, to dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Czy pan Henryk Siuda, proszę może pan zabrać głos, czy... Nie widzę, to następny jest pan Krzysztof Borys, proszę. Panie Krzysztofie, może pan włączyć mikrofon. Słychać mnie? Tak, słyszymy. Tak, słyszymy, bardzo proszę. Ja chciałbym odpowiedzieć na te dwie rzeczy, które tutaj były przed chwilką powiedziane. Przede wszystkim pani Alicja. Chodzi o zwrot dokumentów, konkretnie zwrot operatu, o którym jest mowa w prawie geodezyjnym. Mieliśmy dosyć sporo telefonów, także cieszę się, że mogę tutaj na forum odpowiedzieć. Otóż zwrot operatu w przypadku negatywnego wyniku kontroli został przewidziany według nas w prawie geodezyjnym do operatu papierowego, no bo według mnie no trzeba go oddać, żeby go mogła druga strona poprawić. W przypadku, kiedy to jest operat elektroniczny, a więc wysyłający go nam przesłał, to nie musimy zwracać nam tego, co on nam wysłał. Zresztą w naszym systemie, który jest też w Jaworze wdrożony, geodeta ma podgląd i może zawsze pobrać, nawet jak zniszczył, zapomniał, zgubił sobie ten operat, który wysłał, to może zawsze ten operat pobrać z tego, co wysłał, czyli ma dostęp do wszystkich danych, które wysłał. Innymi słowy, nie ma według mnie żadnego podstawy, żeby operat, który przysłał nam geodeta, z powrotem mu odsyłać, bo przecież on wie, co wysłał, a poza tym go może pobrać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to tutaj to, co powiedziała pani Sikora. Rozdzieliłbym tutaj na dwie rzeczy. Wysyłka materiału zasobu, która podlega opłacie, i wysyłka dokumentu. Wysyłka dokumentu, na przykład wypisu, nie podlega opłacie. Jest to tak samo inna czynność urzędowa, tak jak jeżeli jak się zwracamy do urzędu. Także z tą odpłatnością rzeczywiście mamy ją w przypadku, kiedy ktoś zamawia mapę. Nie mamy, jeżeli ktoś zamawia wypis. Jedno jest dokumentem, drugie jest materiałem zasobu. Jest to dosyć ważne rozróżnienie, ponieważ dokument musimy też mieć podpisany. Nie może system wydawać dokumentu. System może wydawać materiały zasobu. Dlatego tutaj chciałem na to zwrócić uwagę. Ale jeżeli chodzi o to pytanie, bo mieliśmy, uważam, że operatu, który ktoś nam przysłał elektronicznie, w którym my nic nie robimy, nie musimy po prostu odsyłać, tym bardziej, że w naszym panelu on go zawsze może pobrać, nawet w przypadku, gdy go zniszczył. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To jest, tak powiem, no, słuszna uwaga w tej kwestii. Natomiast no to są różne też realizacje systemowe. No akurat tutaj pan Krzysztof powiedział, że w tym systemie akurat jest jak jest, że może sobie pobrać, natomiast no możemy mieć do czynienia z różnymi realizacjami. No przepis jest jeden, różnie zrealizowany przez różnych dostawców oprogramowania, no bazujący na ogólnych zasadach. Więc myślę, że tutaj akurat wystarczającym dowodem zwrotu operatu jest negatywny protokół weryfikacji. Jest wystarczającym sygnałem, że do tego. Natomiast nie wiem, jakby prawnie to wyglądało, panie Krzysztofie, gdyby ktoś się uparł, że on powiedział, że nie dostał zwrotu operatu elektronicznego i na gruncie prawa zaczął dochodzić tego, na gruncie tego prawa, który dzisiaj jest. Więc może to znaczy się, może go pobrać, tylko że nie ma napisane, ja ci go zwracam, no bo dublowanie po prostu... Ale ja to doskonale wiem, tylko że ja nie mówię tutaj o realizacji technicznej, jak jest u państwa w systemie, tylko mówię o takim no, dosyć ortodoksyjnym stosowaniu przepisów prawa, który powie, że nie dostałem zwrotu operatu. No cóż, takich rzeczy to by tutaj trzeba było w tym prawie geodezyjnym wiele rzeczy poszukać. Na przykład sam fakt, że sam protokół, prawda, na wszystkich dokumentach, które mamy z geodetami, czyli w ramach zgłoszeń, system PZGiK może podpisywać, akurat protokołu system PZGiK nie może za bardzo podpisywać, no bo ktoś nie dodał tej drobnej klauzulki tam, że to podpisane. I rodzi to kolejną lawinę naszych
od naszych użytkowników pytań, czy każdy protokół negatywny, no bo pozytywny to w ogóle można się zastanawiać, po co jest, skoro geodeta wykorzystuje tylko fakt, że jest pozytywny, ale negatywny, no to negatywny. I w tym momencie powstaje problem, prawda, czy one muszą być podpisane, czy nie. No tłumaczę, że nawet zwracałem uwagę Gugikowi w pewnym momencie, że tam dobrze by było to dopisać, tak jak jest na DOO, tak jest na wszystkich dokumentach, że może to być podpisane przez system, nie dodano tego, no i jest podpis, prawda? No i zaczyna się kolejna sprawa, kolejna rzecz, o którą ktoś no dobrze, może się uczepić. Tylko spokojnie, panie Krzysztofie, tylko że dam na, zanim jest podpis, to wcześniej jest imię i nazwisko osoby, która dokonała weryfikacji, więc to tak. No tak, ale jest problem, że jest tam napisane podpis, a więc znowu ktoś może powiedzieć, że taki zwrócony dokument jest nieskuteczny, bo nie został podpisany. To jest na tej samej zasadzie, co ten zwrot operatu, można się przyczepić też do tego. No i niestety wiadomo, o co chodzi. System to wydaje i znowu trafi się jakiś ortodoksyjny i zaczynają się problemy. No po prostu. No, wiemy, bo ludzie dzwonią do nas, nasi użytkownicy. No tak, no najwięcej jest problemów właśnie z operatami z negatywnym protokołem weryfikacji, no bo tam się zaczynają problemy, tam jest tarcie. Dobrze, bardzo proszę następne osoby, które chciałyby wziąć udział w dyskusji. Pan Krzysztof Szczepanik. Panie Krzysztofie, może pan włączyć mikrofon? Halo, halo? Panie Krzysztofie, to może następną osobę, proszę. Tak, pan Mirosław Chmiel może. Bardzo proszę. Panie Mirosławie, może pan już zabrać głos. O, pan Krzysztof Szczepanik też, to poczeka. Może poczekamy pana Mirosława. Dzień dobry, słychać mnie teraz dobrze? Tak, słyszymy. Witam serdecznie, dzień dobry. Wreszcie mam przyjemność tutaj porozmawiać z całą administracją w Stałej Polski. No, ja bezpośrednio wykonuję ten zawód, czyli dostarczam dla państwa dane i mam pytanie tutaj może do... Panie Krzysztofie, nie dostarcza nam pan danych, tylko jak nie. W prezentacji dostarcza pan państwu dane, tak? To jest państwowy zasób. Tak, ale jak panie prezesie, z całym szacunkiem dostarczam dane państwu, a państwo, czyli po prostu te dane, które są odebierane przez system, no państwo sprzedajecie, no to taki system jest ukształtowany, ale nie będziemy tego rozstrzygać. Ja chciałem się spytać, czy... Sprzedajemy albo udostępniamy, bo jak pan zwrócił uwagę, wiele danych jest udostępnianych bezpłatnie. Ja rozumiem, no tutaj akurat to panie prezesie możemy sobie dyskutować na innym forum. Ja tu chciałem się zapytać, jak to jest z tym systemem u pana Ślązaka, pana geodety powiatowego z Mińska, bo... Jest taka sytuacja, chciałem się zalogować u pana i czy ja mogę oddać w pana systemie w GML-u pracę geodezyjną? Nie wiem, czy jest pan Marek? Tak, jestem, ale proszę rozwinąć temat, bo nie bardzo... Znaczy, czy ja mogę przekazać materiały w GML-u? Po prostu robię sobie w oprogramowaniu, jakim chcę, przekazuję panu w GML-u i czy pan odbierze tą pracę? A mało tego, czy ja podpiszę z panem umowę na pana system, nie wiem, jaki tam jest, chyba Podgig, czy tam Geomap, bo w jednym z ośrodków nie miałem takiej możliwości, a chciałem się spytać, czy u pana, bo w Piasecznie chciałem się zalogować, to niestety zostałem wymuszony, żebym się nauczył tego systemu Geomapa. Proszę pana, no jeśli, no co do systemu, to jak najbardziej, jeśli pan chciałby u nas złożyć pracę geodezyjną, no to nie ma problemu, żeby pan mógł to złożyć. Dostanie pan login i hasło do systemu i może pan wykonywać pracę. Jeśli chodzi o GML-a, jeśli pan by chciał złożyć coś takiego, przyjęlibyśmy. No ale proszę pana, ja mam taką sytuację, bo akurat to jest starostwo w Piasecznie, a system jest ten sam. Mam punkt trzeci, jeśli muszę wyrazić zgodę... Przepraszam bardzo, tylko że panie Krzysztofie, jeżeli ma pan pytanie do Piaseczna, to proszę skierować do Piaseczna. Natomiast, jeszcze mam pytanie do pana Ślązaka, czyli rozumiem, że jeśli u pana też się generuje taki wniosek, że muszę uzgodnić z panem format wymiany w aplikacji Geomap, inaczej nie będę miał dostępu elektronicznego, czy to jest obwarowane u pana tak samo? Nie, u nas we wniosku wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma. Dawno nie patrzyłem na niego, ale
Wydaje mi się, że nie ma takiej. Ponieważ w Piasecznie, proszę Państwa, jest. No dobrze, ale już wracamy do Piaseczna. Ja bardzo proszę. Ale proszę, nie panie prezesie, proszę mi pozwolić. Proszę pana, ale nie jest pan jedynym uczestnikiem tej konferencji i ja bardzo proszę, żeby było pytanie skierowane do pana Marka dotyczące Mińska, a nie Piaseczna. No. Bardzo proszę, następne pytanie. Następne pytanie. Pan chyba Krzysztof zrezygnował. Pan Mirosław Chmiel, proszę. Panie Mirosławie. Dzień dobry, Chmiel Mirosław, powiat rzeszowski. Słychać mnie? Tak, słyszymy, bardzo proszę. Ja chciałbym uszczegółowić tę problematykę, właśnie tą, która już była poruszona, jeśli chodzi o wypis elektroniczny, ponieważ przeszliśmy to właśnie dokładnie przez notariusza i przez sąd. I teraz tak, notariusz wybiera sobie wypis rejestru gruntów w formie elektronicznej, sporządza akt notarialny i wnioskuje o wpis do księgi wieczystej. W formie elektronicznej wniosek składa i oprócz tego przesyła też dokumenty w formie papierowej. I. Ale teraz przepraszam, kto wysyła w formie elektronicznej? Notariusz. Notariusz mając już wypis w formie elektronicznej, on między innymi pierwszy wniosek rozpoczyna w formie elektronicznej, a później dosyła dokumenty do sądu rejonowego. I tutaj, jeśli chodzi o praktykę u nas na poziomie Sądu Rzeszowskiego, faktycznie uzyskaliśmy takie informacje, że referendarze pracują na podstawie swoich przepisów i są dwa rozporządzenia wykonawcze odnośnie prowadzenia ksiąg wieczystych. I one wzajemnie w jakimś tam zakresie w części się wykluczają, że z jednego z rozporządzeń wynika wprost, że do księgi wieczystej ma być dołączony dokument w formie papierowej. I tu zaczyna się problem, że wtedy właśnie strona jest wzywana o przedłożenie takiego dokumentu, a strona taka występuje z roszczeniem do notariusza, że skoro pan notariusz przygotował taki akt notarialny jako specjalista i złożył wniosek, to oczekiwał, że sprawa będzie od początku do końca załatwiona. I z tego to wynika, że są jakieś przepisy właśnie, ja ich szczegółowo nie znam, te dwa rozporządzenia, które się wykluczają w jakiś sposób i na podstawie których referendarze mogą żądać tych dokumentów. W związku z czym notariusze wtedy, mając obawę, odstąpili od tego i my sami w strony, chcąc mieć mniej problemów, po prostu wydajemy dokumenty, jeśli chodzi do aktu notarialnego, tylko w formie tradycyjnej, dopóki ta kwestia nie zostanie rozwiązana, a referendarz też, no taki, z którym rozmawiałem, który no wprost powiedział, że jeśli on odgórnie procedury nie będzie miał ustalonej i narzędzi takich, że będzie mógł ten wypis sprawdzić, w jaki sposób, to on będzie się opierał w oparciu o swoje przepisy i będzie tych dokumentów żądał. To jest jedna kwestia w kwestii tam uszczegółowienia. Znaczy to trzeba by było zdiagnozować, o jakie przepisy chodzi, wie pan, bo to tak jest ogólnie powiedziane, że dwa rozporządzenia, nie wiemy jakie, tak? No bo jedno to jest na pewno rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg w trybie elektronicznym, tam jest takie rozporządzenie wydane do ustawy o księgach wieczystych jeszcze, a drugie to nie jest, nie wiem, jakie to może być. Dokładnie, no to jest już tam kwestia. Ale to może musimy to sprawdzić w takim razie. Jeżeli pan z swojej strony może, tak powiem, dowiedzieć się szczegółów, to bardzo bym prosił. Natomiast my ze swojej strony też sprawdzimy. To mam prośbę do dyrektory pani Ady Ogonowskiej, żeby sprawdzić, o co może chodzić w tym wszystkim. Natomiast w drugiej kwestii chciałbym generalnie poruszyć właśnie, jeśli chodzi o te dokumenty, mapy do celów prawnych. To ja uważam, że myśmy u nas na przykład, jeśli chodzi o mapy z wyłączenia z produkcji rolnej, jest to też jedna z map do celów prawnych, myśmy wdrożyli akurat taką procedurę, że ten dokument, czyli mapa, która jest podpisana w PDF, jest podpisana przez wykonawcę, my do tego dokładamy swoje pieczęcie czerwone i podpisujemy. Ale przepraszam, jakie pieczęcie czerwone, skoro to jest PDF? Powiem tak, generalnie urzędy i nawet sądy, oprócz tego, że jest to dokument elektroniczny, dla nich ta forma PDF-u jest to formą bardzo zjadliwą, że on ten dokument może w bardzo prosty sposób sobie zweryfikować, bez żadnych XML i bez żadnych rozczytywania i oprócz tego jest to dokument w pełni w formie elektronicznej. I teraz tak, różne urzędy, różne sądy pracują na swoich oprogramowaniach dziedzinowych, które muszą dołączać te dokumenty.
I zakładajmy, że ta mapa podziałowa, przecież ona będzie stanowiła załącznik do decyzji zatwierdzającej ten projekt podziału. Później ta decyzja jeszcze będzie musiała być stwierdzona, jej ostateczność. Więc dla mnie uważam, że takim najlepszym wyjściem powinno być się w kierunku właśnie technologii właśnie PADES, że jest to format, który jest najbardziej, mówię tak jakby, możliwy do przetworzenia przez wszelkiego rodzaju oprogramowanie dziedzinowe i później dołączaniu. Tylko jest jeden problem, panie Mirosławie. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze póki co obowiązujące to rozporządzenie w sprawie zasobu, ono przewiduje klauzulę właśnie w postaci takiego pliku XML. My pracujemy nad zmianą tego rozporządzenia i jak je zmienimy, będą mogły być inne możliwości, ale dzisiaj, żeby być w zgodzie z prawem, to jedynym sposobem jest właśnie podpisanie zewnętrznym podpisem elektronicznym tego właśnie połączonego PDF-a otrzymanego od wykonawcy z klauzulą urzędową. Czyli no, tak obrazowo mówiąc, bierze pan tego PDF-a otrzymanego od wykonawcy, sprawdza go pan, czy tam weryfikuje, dodaje pan klauzulę, te dwa pliki razem pakujemy do ZIP-a i podpisujemy ZIP-a podpisem zewnętrznym. I wtedy mamy zgodność z obecnymi przepisami. Dobrze, a teraz tak, jeśli mamy dokument podpisany przez wykonawcę, załóżmy tą mapę. Tak. Ja go sprawdzam i dodaję swój podpis i zamykam ten dokument, podaję swój podpis też z tymi pieczęciami, przykładowo fiszkami swoimi czerwonymi, którymi i tak dalej. To nie jest dokument elektroniczny, który podpisany jest przeze mnie jako z upoważnienia. Ale czy zostaje podpis poprzedni wykonawcy? Oczywiście. Oczywiście, zostaje podpis wykonawcy, który jest zaszyty numer jeden i zostaje podpis mój numer dwa, też jest zaszyty. Jest dokument, który jest podpisany przez wykonawcę i osobę upoważnioną, która później poświadcza ten dokument o włączeniu do zasobu. Znaczy jest technicznie, to ja się z panem zgadzam, tylko że w tym momencie nie ma pan tej klauzuli, która jest wymagana rozporządzeniem w sprawie zasobu. No ale od strony właśnie... Ale tam jest, to już tak w tej chwili z punktu widzenia prawnego, no niestety tak jest. I póki to rozporządzenie jest, to jest tam taki zapis wyraźny. Owszem. Może ktoś panu zarzuci, że jest to niezgodne z rozporządzeniem. Ten zapis jest, owszem, i on do tych dokumentów faktycznie, że można tą klauzulę stosować, natomiast uważam, że podpisanie w ten sposób dokumentu, tak jak każdego dokumentu, jak wypisu z rejestru gruntów, jak decyzji, podpisem elektronicznym, tak jak tą mapę podpiszę, to uważam, że też jest dokument elektroniczny podpisany przez osobę, która miała odpowiednie do tego uprawnienia. Ale ja się z panem zgadzam, tylko zgadzam się z panem technicznie, tylko mówię, że z punktu widzenia prawnego jest tutaj pewien zgrzyt. No to ja mam taką prośbę generalnie, idąc faktycznie w przyszłość, to uważam, że ta technologia, bazując na tym, że później, no jaką mamy sytuację dalej, jest taka decyzja wydana i ta decyzja, której załącznikiem jest taka mapa z projektem podziału, ona później dalej do nas przykładowo wraca, do organu, który prowadzi ewidencję gruntów, na podstawie którego trzeba będzie wprowadzić zmianę. A co dalej idzie? My później jako organ znowu właśnie prowadzący ewidencję gruntów zawiadamiamy sąd. I teraz jeśli my będziemy takie dokumenty wysyłać, to ten system, załóżmy ksiąg wieczystych, który otrzyma taką decyzję z tym załącznikiem, z tym dokumentem prawnym, który jest w formacie PDF i ma zaszyte swoje podpisy, to uważam, że tamte systemy dużo łatwiej będą mogły to podglądnąć i zasilić te systemy. I też przykładowo udostępniając takie dokumenty. Zgadzam się z panem absolutnie, stąd też z pełną determinacją wprowadzaliśmy operat w postaci pliku PDF i wszystkie inne rzeczy. Też chciałbym unikać plików zewnętrznych, natomiast absolutnie się z panem zgadzam, natomiast my musimy zrobić jeszcze w rozporządzeniu taki zapis, który czyniłby tą procedurę dozwoloną z punktu widzenia rozporządzenia. To panie ministrze, jeszcze jedną prośbę generalnie mam. Jeśli chodzi, w tym momencie jest procedowane rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Kwestia zmian, które są w naszych programach dziedzinowych wprowadzane. My w chwili obecnej wdrożyliśmy faktycznie zmiany wprowadzamy i zawiadomienie jest też w tej technologii PADES podpisywane podpisem kwalifikowanym. Natomiast później w oddzielnym systemie dziedzinowym muszą być pakowane do paczki, wysyłane do organów podatkowych jako paczka, czyli wszystkie zmiany tak jakby w paczce. Dlaczego nie przewidzieć tak w przepisach, żebyśmy bezpośrednio podpisując taką zmianę w naszym systemie dziedzinowym, w którym wprowadzamy zmiany w ewidencji gruntów i budynków, skoro gminy i tak mają dostęp do tych systemów dedykowany, żeby z automatu z tego oprogramowania te zmiany mogły do nich przechodzić?
No taki jest, taka była idea z SIN-u. Tak pan by zwrócił uwagę na rozporządzenie w sprawie SIN-u, to tam jest też wzór zawiadomienia wysyłany do organu podatkowego. I to też jest wszystko do zrobienia, no tylko że SIN, tak powiem, te elementy SIN-owe, no to pan tego doświadcza w powiecie. Od jakiegoś czasu ma pan dostęp przez SIN do ksiąg wieczystych, od jakiegoś czasu ma pan dostęp do PESEL-a, no i za chwilę pan będzie miał dostęp do otrzymywanych zawiadomień. No to wszystko trzeba zrobić. Proszę Państwa, te rzeczy nie zostały zrealizowane, tak? To była idea, ale realizacja nie była podjęta, także no teraz krok po kroku, no to za złe mi mają systemy, twórcy systemów informatycznych, którzy boczą się na mnie, że wymagam od nich zrobienia pewnego dostosowania, a to komunikacji z PESEL-em, a to komunikacji z księgami wieczystymi, a to z innymi historiami, ale to właśnie to te systemy powiatowe muszą być wyposażone w te funkcjonalności. I krok po kroku to robimy. Tak, wszystkie te zmiany właśnie doceniamy, natomiast tutaj, tak jak mówię, chodzi mi tylko o to, żeby faktycznie od strony przepisów rozpocząć, dać taką możliwość, żeby faktycznie była taka możliwość tych zmian dostarczania do gminy. Ale tym tylko pan potwierdził to, że no to zresztą to no trudno też, to jest dla mnie pewną oczywistością. No, formatem, który rozwinął się w kwestii dokumentów elektronicznych jest PDF. No, nie ma sensu tutaj wymyślać czegoś nowego, jakichś innych rozwiązań, bo to jest rozwiązanie, które jest rozwiązaniem światowym, rozumianym na całym świecie. No to mogę tylko się też podzielić, jeśli chodzi o na przykład wszystkie służby architektoniczno-budowlane, no, czy inspektor nadzoru budowlanego, jeśli on na maila, nawet otrzymując taki dokument podpisany podpisem elektronicznym w formacie PDF, dla niego jest to zjadliwe, bo raz, że on widzi, on ma wygląd, niczym się nie różni, a dwa, oprócz tego ma możliwość zweryfikowania, wszystkie te podpisy w tym się znajdują. Natomiast jeśli on to dostanie w jakikolwiek inny sposób, spakowany, XM... No tak, no to zaczynają się problemy. Dlatego idźmy w kierunku standaryzacji i to, co powiedziałem, nie drążmy już tego tematu, dlaczego PDF, no bo jest PDF. Dlaczego jeden plik, no bo jest jeden plik, bo to sam pan potwierdza, że to jest zjadliwe, to jest rozwiązywalne. Jeśli chodzi teraz jeszcze o łączenie plików, no jest coś takiego też w standardzie PDF, w tej chwili wchodzi jak portfolio PDF. Do osób, które chciałyby się tym zainteresować, proszę sobie gdzieś tam poczytać. To jest możliwość integracji w jednym pliku PDF wielu oddzielnych plików PDF. Czy na przykład mamy umowę i mamy wszystkie aneksy kolejne dołączone do tego z oddzielnymi podpisami i tak dalej. Więc tutaj świat idzie do przodu, bo firmy technologiczne rozwijają te elementy funkcjonowania elementów technicznych. Więc tutaj jest to jak najlepsze, moim zdaniem, rozwiązanie. Nic lepszego nie wymyślimy w tej kwestii. Dobrze, to bardzo dziękuję. Nie wiem, czy coś pan jeszcze chciał dodać, czy przechodzimy? Nie, dziękuję bardzo i potwierdzam właśnie kierunek zmian, w którym... Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, pani Olu. Pan Krzysztof Siudziński. Bardzo proszę. Panie Krzysztofie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przedstawić, skąd pan jest. Krzysztof Siudziński, geodeta powiatowy, starostwo powiatowe w Lublinie, Dolnośląskie województwo. Ja bym chciał nawiązać do kwestii komunikacji, które tutaj były też podnoszone, jeżeli chodzi o organy podatkowe czy o wydziały sądów rejonowych ksiąg wieczystych. My rok temu zaproponowaliśmy naszym gminom takie rozwiązanie, no, z racji tego, że oczywiście chcieliśmy zmniejszyć jakby ilość produkowanego papieru, ale również przyspieszyć w czasie, zaproponowaliśmy naszym gminom wysyłanie zawiadomień. Powiedzieliśmy, że SIN, no niestety w takiej formie, jaki był zaproponowany, na razie póki co nie działa. I zaproponowaliśmy naszym gminom przesyłanie zawiadomień e-pułapem. Oczywiście no, niektóre gminy do tego podeszły troszeczkę jak do zła koniecznego. Natomiast no, udało nam się ich przekonać. Namówiliśmy ich i od roku czasu już przesyłamy zawiadomienia e-pułapem, to znaczy pakujemy je w paczki, podpisuję elektronicznie te zawiadomienia i do poszczególnych gmin jest to wysyłane. I idąc tym tropem, pomyśleliśmy sobie, przynajmniej mieliśmy taki zamiar, że może uda nam się to samo przekonać sądy rejonowe, bo jako powiat, gdzie mieliśmy bardzo dużo wykształceń, prawa użytkowania wieczystego, prawa własności, sądy rejonowe zasypywały nas stosami, po kilkaset czasami było dziennie zawiadomień z ksiąg wieczystych. Tak to samo robiliśmy w drugą stronę, więc stwierdziliśmy, że może uda nam się namówić
sądy rejonowe do takiej samej współpracy. Oczywiście sądy rejonowe od razu zaproponowały, że to nie jest ich gest, jakby sądy rejonowe, że należy się skontaktować. Przynajmniej w naszym przypadku było to sąd z prezesem sądu apelacyjnego. Wysłałem, starosta podpisał stosowne pismo z propozycją współpracy poprzez EPUA do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Prezes sądu apelacyjnego we Wrocławiu według kompetencji odesłał do prezesa sądu okręgowego w Legnicy. Prezes sądu okręgowego w Legnicy według kompetencji odesłał do prezesa sądu rejonowego w Lubinie, czyli z powrotem to dotarło. Jednocześnie wskazał, że sąd nie jest organem administracji publicznej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Nie dało mi to dalej spokoju, bo uważałem, że jednak to stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać ten EPUAP i wystosowaliśmy pismo do ministra sprawiedliwości i dostaliśmy taką odpowiedź, że wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych, ja to oczywiście cytuję, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej EPUAP dotyczy bowiem bezpośrednio pism w postępowaniu administracyjnym, czyli skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o korespondencję z innymi sądami oraz organami administracji publicznej, w miarę możliwości odbywa się w drodze elektronicznej z wykorzystaniem odpowiedniego systemu i teleinformatycznego lub służbowych adresów poczty elektronicznej, jeżeli z przyczyn technicznych dokumentu nie może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy innym podpisem elektronicznym, przesyła się skan dokumentu sporządzonego w formie pisemnej. Czyli zostaliśmy w zasadzie w tym samym miejscu, więc teraz pytanie jest takie i propozycja, czy można by było jednak spróbować ruszyć, w jaki sposób korespondencję przesyłać do sądów, te zawiadomienia, szczególnie wraz z wypisami i z wyrysami, do sądów podpisanych podpisem kwalifikowanym z wykorzystaniem, no jeżeli nie platformy elektronicznej EPUAP, bo tutaj ministerstwo wskazuje, że nie ma takiej możliwości, to może w inny sposób, nie wiem, co by to miało za znaczenie, co by to miało znaczyć lub służbowych adresów poczty elektronicznej, to wynika z regulaminu, z paragrafu 105, 101 regulaminu funkcjonowania sądów powszechnych. Także taka propozycja do pana prezesa, że można by było, no nie wiem, spróbować z sądami może rozmawiać, że jeżeli na ten czas, kiedy nie powstanie ta docelowa system teleinformatyczny, który miał być przy SIN-ie, no to może spróbować w jakikolwiek sposób, bo to nas tak naprawdę spowalnia. Przepraszam bardzo, ale żaden system przy SIN-ie nie powstanie, bo nie może powstać. To proszę, nie wiem, to żeby była jasność, to przecież pan prowadzi ewidencję gruntów i budynków i to panu potrzebna jest komunikacja z sądami wieczystoksięgowymi, a nie z SIN-owi, więc ja proszę o takie wyobrażenie w ogóle wyrzucić, zapomnieć o tym. Dobrze, jaki może system, źle się wyraziłem. Że jaki system ma powstać? To pan ma, tak jak ma pan w tej chwili funkcjonalności związane z dostępem do PESEL-a, do REGON-u, do tego, będzie pan miał dostęp do innych funkcjonalności. Czyli w najbliższym czasie powstanie funkcjonalność, która pozwoli na przesyłanie... No ale pan obserwuje to, przecież widzi pan. Ma pan dostęp do PESEL-a? Mam. No ma pan, tak? A w którym systemie? W TurboEvidzie, w Gomatyku. W TurboEvidzie. No a dlaczego ma pan w TurboEvidzie? No bo Google zrobił interfejs, który był potrzebny do tego, tak? No dobrze, ale panie prezesie, no też chcemy pokazać, że my jesteśmy też zwolennikami takiego rozwiązania i pokazujemy panu też, że działamy też w takim kierunku, żeby właśnie uprościć sobie życie, tak? No ale dobrze, tylko tak powiem, od kreowania polityki państwa, w tym jest główny geodeta kraju. No, nie, przepraszam, no z całym poszanowaniem, ale nie starosta w Lubinie, no. No dobrze, ale panie prezesie, my chcieliśmy tylko po prostu pokazać, że ta współpraca jest i może się odbywać na różnych szczeblach. No i bardzo dobrze. Ja bym tylko chciała zauważyć, że jest obecnie projekt, wyszła już ustawa e-doręczeń. W tym projekcie zaangażowany jest minister sprawiedliwości. Zakończenie projektu przewidywane jest na czwarty kwartał 2022 roku, więc możemy się domyślać, że sądy będą uczestniczyły w takiej wymianie korespondencji online z obywatelami i z innymi organami. Dobrze. Dziękuję. Natomiast korzystając z okazji, czy mogę zadać pytanie, znaczy zaproponować, bo w naszej sytuacji koronawirusa z 15 pracowników w sumie obecnie pracuje około 9. No nie ukrywam, że mamy bardzo ciężką sytuację tą personalną. I teraz mam pytanie takie, propozycję w zasadzie, czy można by było spróbować procedować wydłużenie terminu weryfikacji prac geodezyjnych? No bo obecnie mamy 7 dni.
Czasami zdarza się tak, że jest to kłopot, żeby te 7 dni dotrzymać w obecnej sytuacji personalnej. Ja podejrzewam, że tylko nie jest to w moim powiecie, ale podejrzewam, że w większości powiatów tak jest. I tutaj no jakby nic nas nie zwalnia z obowiązku zachowania tych 7 dni, a czasami to graniczy wręcz z cudem. Propozycja jest taka, czy można by było, jeżeli będzie procedowane terminy, na przykład, nie wiem, w rządzie wydłużenie terminu. Proszę pana, ja panu powiem tak, znaczy to wymaga zmiany prawa, tylko zdaje pan sobie z tego sprawę, że próba procedowania takiego zapisu będzie miała tyle zwolenników, co i przeciwników, a może nawet więcej przeciwników. Proszę zwrócić uwagę też, że środowisko wykonawstwa nie jest zainteresowane tym, żeby wydłużać te terminy. Tak, tak, panie prezesie, ale mi nie chodzi o na stałe, mi chodzi na czas pandemii, na ten okres szczególny, tylko dlatego. No, wie pan, no ale to w szczególnych sytuacjach, to nawet w tej chwili bez zmiany przepisów jest tutaj, powiem, ludzie podchodzą do tego ze zrozumieniem, tak? Natomiast no, nie chciałbym w tej chwili przesądzać całej sprawy, to na pewno będzie przedmiotem, jeżeli będą takie propozycje, będzie taka wola polityczna, żeby wprowadzić pewne dodatkowe ułatwienia. Jak państwo wiecie, w czerwcu wprowadziliśmy pewne ułatwienia, które do dzisiaj jeszcze funkcjonują, chociażby te 10-dniowy termin zgłoszenia pracy, jakieś inne rzeczy, które wprowadziliśmy jeszcze przed wejściem w życie ustawy, więc będziemy to rozważać. Bardzo proszę, pani Olu, następną osobę. Pan Dariusz Pręgowski, natomiast proszę państwa, proszę o zgłoszenie się jeszcze raz tych osób, które się zgłaszały, bo mieliśmy drobny problem techniczny i nam się tutaj coś zepsuło. Pamiętam, że następny był kolejny pan Dariusz Pręgowski. Proszę. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słyszymy. Ja co prawda dołączyłem troszkę z opóźnieniem. Została mi powtórzona treść po pierwszej części jakby spotkania. Ale teraz obserwując, mam wrażenie, że troszkę odbijamy, co prawda to się mieści wszystko w konwencji tematyki spotkania. Ja nie wiem, czy panie prezesie, czy mam mówić, jak to jest u mnie zorganizowane. Bardzo proszę podzielić się, tak powiem, swoimi doświadczeniami. Myślę, że to jest bardzo cenne tutaj. Otóż no, dobre doświadczenia zdobyliśmy podczas części wiosennej, w tej chwili w zasadzie znaczy tego okresu wiosennego pandemii, w tej chwili tak naprawdę powróciliśmy do podobnego układu jak wcześniej. Chcę tylko powiedzieć, że wszystko się da zrealizować, u nas przynajmniej. Wszystko jest realizowane w terminach. Z pracy jest około 50% załogi. Druga część jest na pracy zdalnej. Wszyscy pracownicy pracujący na zdalnej pracy, a w zasadzie praktycznie wszyscy mają możliwość połączenia zdalnego, są na indywidualnych VPN-ach i łączą się poprzez zdalny pulpit. Następuje również weryfikacja prac geodezyjnych w domu. Dla części operatów elektronicznych my nie mamy tak dobrych wyników jeszcze jak w Mińsku, jeśli chodzi o operaty elektroniczne, ale w tej chwili około 35% jest operatów elektronicznych, z tym to w ogóle nie ma problemu z weryfikacją i z przekazywaniem operatów wykonawcy w systemie. My pracujemy w systemie geomatyki Kraków, Turbo FG. Natomiast weryfikatorzy pracujący w domu, pracują na operatach analogowych, po prostu przyjeżdżają do biura raz na 3 dni, biorą kolejną partię i odwożą przy kolejnym przyjeździe z powrotem. W tygodniu się mieszczą bez problemu. Jeśli chodzi o dziewczyny, mające dzieci, no tutaj jest pewien problem i on będzie teraz się chyba na warstwie od poniedziałku, ale to też nie ma problemu przy pracy zdalnej poprzez łączenie VPN-owskie i zdalny pulpit. Mogą pracować również po godzinie 16, bo bardzo często zmieniały się z mężami. Nawet miałem taką wesołą, powiem, anegdotę, że kilka razy przyjeżdżałem jednego dnia na alarm wywołany w budynku uzbrojonym i przyjeżdżałem, sprawdzałem, co się dzieje. Okazało się, że po prostu o godzinie 23 pracowała drukarka, ponieważ akurat pracownik pracował na pracy zdalnej. To wszystko jest rozliczane, pracownicy codziennie wysyłają krótkie raporty z tego, co zrobili, a oprócz tego naczelnicy mają możliwość podglądu i faktycznie efektów pracy, zweryfikowania czasu i efektów pracy. Także się dzieje. Budynek geodezji jest też częściowo, jakby można powiedzieć, odcięty, znaczy nie ma bezpośredniej obsługi interesantów, w tym sensie, że
nie ma punktów obsługi, z którym można z urzędnikiem sobie porozmawiać, uzgodnić, zapytać i tak dalej. Te wszystkie informacje spróbowaliśmy opublikować, bardzo szczegółowe informacje, jak się zachowywać na naszym portalu internetowym i nawet jak w tej chwili dzwoni telefon do mnie, do sekretariatu, to sekretarka dostała ode mnie zakazanie nie wyjaśniać, tylko odsyłać do strony internetowej, żeby bardzo szczegółowo się można było zapoznać ze szczegółową informacją. Oczywiście są też tacy interesanci, którzy nie korzystają z internetu i to osoba, która jest w sekretariacie jedna w tej chwili, to w takim osobom ona wyczuwa, tak, komu należy udzielić ewentualnie wyjaśnień szczegółowych. Natomiast pozostali są odsyłani do strony internetowej. Nawet w tej chwili jest jedna osoba sekretariatu, która czynności kancelaryjne robi i pracuje w ten sposób, że codziennie przyjeżdża na 5 minut, pobiera dokumenty i przywozi następną partię, przywozi następnego dnia, odbiera kolejną partię. Także pomimo tych utrudnień działamy. W dodatku powiem tak, że uruchomiliśmy jedyną rzecz, jeśli chodzi o taki kontakt bezpośredni, to jest odbiór osobisty dokumentu. I to umożliwiliśmy, mamy specjalnie przygotowane stanowisko, bezpieczne stanowisko, w którym po prostu pracownik wydaje dokumenty, jeżeli ktoś sobie życzy, złożył analogowy i życzy sobie odbioru analogowego tych dokumentów. Te dokumenty są wydawane, jeżeli są gotowe, i nasz interesariusz dostaje powiadomienie SMS-em, że są gotowe i czy może zgłosić się w godzinach. Z reguły dajemy takie przedziały godzinowe pół dnia, w ciągu pół dnia, ponieważ pracownik, który wydaje te dokumenty, wykonuje też inne czynności, pół dnia jest jakby ma przeznaczone na wydawanie dokumentów, a pozostały w czasie wykonuje swoje inne czynności. Także w ten sposób jesteśmy zorganizowani i powiem szczerze, że bardzo wszystko ładnie gra. Bardziej się obawiam sytuacji od poniedziałku, ponieważ kilka osób też ma małe dzieci i u mnie praca zdalna polega na tym, że pracownik musi przepracować, no przynajmniej te 7 godzin przepracować i w przypadku konieczności opieki nad małymi dziećmi, nad mniejszymi dziećmi, no co będziemy mieć od poniedziałku, no będą większe problemy, myślę, no i wtedy pracownicy pewnie zaczną pracować, no powiedzmy przed południem trochę i po południu trochę, tak żeby te powiedzmy 7 godzin czystej pracy wyrobić. Także nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Dobra, tak, bardzo, nie ma się czego bać, można normalnie pracować. Jeszcze powiem tak, nie mamy komputerów służbowych, także wszyscy pracownicy pracują tylko na komputerach prywatnych. Czyli ale bardzo się z tego cieszę, czyli panie dyrektorze, można było, tak? Tak, ale te komputery zostały zweryfikowane pod względem aktualności systemu, pod względem zabezpieczeń. Ten, kto nie miał dobrego systemu antywirusowego czy programu antywirusowego, został mu wgrany ten system. W początkowym okresie na wiosnę nawet było takie coś, że kilku pracowników się zmówiło i kupiło sobie po prostu systemy antywirusowe dobre razem, grupowo, tam z 10 osób. To wyszło im niewiele, ale mają już swoje, tak, i tego. Natomiast te antywirusy, które wgrywamy im urzędowe, będą miały ważność do czasu pracy zdalnej. Także można bez problemu to wszystko zorganizować. Trzeba trochę woli, trzeba chęci, trzeba dobrego kontaktu ze starostą, z informatykami pewnie też w starostwie. Da się. To może następnego prosimy, zgłasza się pan Andrzej Żylis. Pewnie powie, jak to jest u niego. Prosimy, panie dyrektorze. Dzień dobry, słychać mnie? Tak, pan Andrzej Żylis. Dzień dobry państwu. Tak, oczywiście też chciałbym się trochę wpisać na początku w temat, chociaż chciałem trzy szybkie takie temaciki, ale żeby pierwszy, żeby się wpisać trochę w temat, czyli temat pracy zdalnej. Inspekcja geodezyjna pracuje zdalnie już od czyli od marca, czy tam od kwietnia, dajmy na to. Na początku to była praca, przeważnie pracujemy zdalnie nawet teraz oczywiście. 80% inspekcji pracuje zdalnie, 20% jest w urzędzie. Ja niestety jestem w urzędzie cały czas. No, może nie niestety. W każdym razie tak, co można było zauważyć na przykład, jeśli chodzi o pracę i inspekcji? Na początku pracy zdalnej pracownicy dość euforycznie nawet podchodzili do swoich obowiązków. Bardzo im się podobało to, że mogą w domu pracować, że
byłem zawalany czasami niektórymi problemami, pismami. Naprawdę szło to bardzo fajnie, do momentu pewnego jakby takiej ta amplituda zaczęła rosnąć, jak coraz dłużej musieli pracownicy być w domu, mieli lockdown i w pewnym momencie ta wydajność spadła. Ja wówczas postanowiłem zrobić rotację, było już wtedy troszkę mniej zakażeń, więc zrobiłem pracę rotacyjną 3 dni na 2 dni, to też pomogło. No do momentu teraz oczywiście znowu mamy pracę zdalną 5 dni w tygodniu dla tych 80% i na razie znowu jest pewnego rodzaju początek takiej euforii, no, że pracuję zdalnie, na razie wydajność nie spada, także mam nadzieję, że być może jak się zachorowania troszkę wystopują, być może znowu będziemy przechodzili na rotację, żeby to jakoś tak dzielić. A to tak, jeśli chodzi o, można oczywiście pracować zdalnie nawet w Urzędzie Wojewódzkim. Prośbę, panie Andrzeju, a gdyby mógłby pan powiedzieć o powiatach w pana województwie? W powiatach w moim województwie tak, niektóre na początku robiliśmy, teraz nie robiliśmy jeszcze takiego badania, robiliśmy to badanie w tym pierwszym etapie zimowym pandemii, tym wczesnowiosennym. Tam na początku było bardzo słabo, znaczy słabo było, trochę pozamykane, były kłopoty, te każdy sobie radził jak mógł, tak, wystawianie tych skrzynek i tak dalej. Urzędy były pozamykane, zresztą Urząd Wojewódzki też jest pozamykany, żeby nie było, ja mogę przyjąć, bo przecież mam dyżury, mogę przyjąć ludzi na korytarzu, przyjmuję tam w jakichś obostrzeniach sanitarnych po wcześniejszym umówieniu. Tylko że w Urzędzie Wojewódzkim jest inna specyfika, to jest mniej gości, tak? W starostwie było ich więcej. Teraz akurat, panie ministrze, nie robiłem takich badań, jak jest teraz z tą pracą zdalną, bo to dopiero w tym tygodniu. Ja mam taką prośbę, żeby jednak spróbować się przyjrzeć temu i tam, gdzie można to wesprzeć geodetów powiatowych właśnie w staraniu, w tym, żeby starostowie jednak, tak powiem, dali zielone światło Wydziałom Informatyki do pracy zdalnej, bo to jest potrzebne. No, ja ze swojej strony zrobię wszelkie możliwe wsparcie, ale też proszę, żeby takie wsparcie było ze strony WINGiKu. Bo to jest bardzo przydatne. Tutaj akurat pan dyrektor Pręgowski potwierdził, że nie ma żadnego problemu. Akurat starosta u nich nie robił żadnego problemu, ale znam takie miejsca, gdzie są takie problemy. Tak, panie profesorze. No, dzisiaj dostaliśmy od państwa do wiadomości pismo takie, jakie pan wystosował do starostów i mam w planie właśnie jakby zrobić taki mały research, jak to nam wygląda, bo taki robiłem w tym okresie wiosennym. Znaczy to nawet nie chodzi o jakąś taką zmasowaną akcję, ale żeby wiedzieć o sprawie i po prostu wiedzieć, co może być problemem, bo najczęstszym problemem jest to, że Wydział Informatyki mówi, że nie da się, nie chcemy, nie zrobimy, bo to, co powiedział pan Michał Onaszkiewicz, trzeba to chcieć zrobić, bo to niewątpliwie dla informatyków jest więcej pracy. Ja się zgadzam z tym. No i po prostu czasami nie chcą tego robić, no i mówią, panie starosto, nie można, nie da się, nie ma sprzętu, nie ma tego, nie ma tamtego, tak? Tak, to prawda. Ja jeszcze powiem może taką ciekawostkę, bo może to może nie będzie popularne, bo to popularne w Polsce jest dość duże narzekanie, a ja po tym jakby w tej pierwszej fali pandemii, znaczy w czasie pierwszej fali pandemii zrobiłem po tym researchu, ja dostałem nawet takie informacje zwrotne od geodetów, zresztą ja to przekazałem geodetom powiatowym na naradzie, jaką zorganizowałem bodajże w maju. Dostałem taką informację zwrotną, na przykład jeśli chodzi o jedno starostwo w województwie pomorskim, że geodeci powiedzieli więc wręcz wprost tak, że jeżeli skończy się pandemia i starostwo wróci do swoich starych trybów, to oni będą bardzo zniesmaczeni, ponieważ to tak świetnie śmiga im teraz w pandemii, wszystko można załatwić, że są w szoku. To jest oczywiście, to pewnie nie jest, zdarzają się u nas pewnie i starostwa takie, gdzie geodeci będą bardziej narzekać, ale takie też się zdarzały sytuacje, a ja nie lubię aż tak mocno narzekać, więc może warto też promować takie rzeczy, że można to zrobić, oczywiście, że można. To jeśli chodzi o pandemię, ja jeszcze miałem takie dwa krótkie tematy. Pierwszy taki temat, ja bym chciał jednak, tak się zwracam trochę do pana Krzysztofa Borysa, dlatego że ja trochę ad vocem tego, co pan powiedział, jeśli chodzi o 12b, to może nie jest taki temat troszkę związany, to nie jest może na ten czas, ale proszę zauważyć, panie Krzysztofie, że to, co pan powiedział, że z artykułu 12b wynika, że to dotyczy operatu papierowego, to moim zdaniem jest za daleko idąca interpretacja, mówiąc tak grzecznie.
Druga sprawa, proszę zauważyć 12b, tam są dwa słowa klucze. Wykonawca przekazuje, a organ zwraca, już tak skracając. Więc ja uważam, że państwo jako dostawcy oprogramowania, wszyscy, nie tylko pana oprogramowania, wszyscy, powinni zrobić tak, że organ administracji musi się wytłumaczyć albo musi udowodnić to, że zwróci. To wy powinniście, ja nie wiem, jak to zrobić technicznie, bo to nie ma jakby znaczenia, jak to zrobić technicznie. Chodzi o to, żeby to było, zwrot jest obowiązkiem organu, a nie jakby uprawnieniem wykonawcy. I to trzeba na to zwrócić uwagę, a to tak pokrótce. A jeśli chodzi o tematy związane z operatami, z mapami do celów prawnych, uważam, że temat należy jeszcze kontynuować. Bo jeżeli państwo, jak państwo dobrze wiecie, ja mam takie wrażenie, że dopiero od niedawna tak naprawdę sądy administracyjne, sądy cywilne, a nawet proszę państwa organy administracji zaczęły patrzeć przyjaznym okiem na informatyzację, bo kiedyś podchodziły jak pies do jeża i to nie jest nic takiego dziwnego. Sądy nadal jeszcze myślę w małych miejscowościach podchodzą jak pies do jeża i to jest naprawdę duża rola nas wszystkich, żeby a nie tylko organów administracji, ale też uważam na przykład wykonawców, którzy na przykład sprawują funkcje biegłych sądowych, żeby edukować trochę, że trzeba przejść na informatyzację, bo to jest nieuniknione. Już nie ma o na czym dyskutować, czy przechodzimy, czy nie przechodzimy, tylko tak naprawdę kiedy i dlaczego tak późno. Dziękuję bardzo. Jeśli można przez chwilę, zgadzam się z panem Żylisem i to, co pan Borys podnosił, jeśli chodzi o 12b, ta strona czynna spoczywa na organie, to organ zwraca wykonawcy, więc ten ciężar dowodu zawsze będzie spoczywał na organie. Zwróćmy uwagę, że przy negatywnym protokole weryfikacji to jest taka sytuacja, która zazwyczaj kończy się decyzją i zarzutami w odwołaniu, później zarzutami podnoszącymi skardze do sądu, więc wykonawca będzie szukał takich błędów proceduralnych popełnionych przez organ i pewnych niedociągnięć. Teraz pan Janusz Banaczyk, proszę. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze. Dziękuję serdecznie za zorganizowanie tego typu narady czy wymiany, że tak powiem, spostrzeżeń. Ja akurat reprezentuję to starostwo, a w zasadzie dwie jednostki, które obsługuje starosta nowosądecki, czyli jeszcze powiat grodzki w postaci miasta Nowego Sącza. Dlaczego twierdzę, że jesteśmy w pewnym stopniu opóźnieni w stosunku do państwa, którzy tutaj, że tak powiem, prezentowali swoje osiągnięcia i swoje możliwości? Jest kwestia tego typu, że tak w stosunku do pana Marka, czyli tam do powiatu mińskiego, no jesteśmy opóźnieni gdzieś w granicach 10 lat. Co wcale nie znaczy, że stoimy w miejscu. Podstawową sprawą, jaka jest konieczna do uruchomienia e-usług, to jest, że tak powiem, baza, która będzie scyfryzowana i która będzie dała możliwości zaprezentowania tego. Panie ministrze, tam w trakcie, że tak powiem, pytań, które były zgłaszane do pana ministra w zasadzie w dniu wprowadzenia nowelizacji ustawy, jest tam bodajże z tego, co pamiętam, pytanie numer 85, gdzie jeden z geodetów zadaje takie pytanie. Do kiedy jeszcze będą funkcjonowały ośrodki, które w większości są w analogu? Powiem szczerze, że to jest już troszeczkę poza mną i poza starostą nowosądeckim. Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc w 100% mamy scyfryzowany zasób. Tym niemniej do tej pory właśnie borykaliśmy się, bo od 2 tygodni w zasadzie mamy załadowane do bazy to, co jest w ramach cyfryzacji, w ramach RPO. I od 2 tygodni generalnie rzecz biorąc już jest nasz portal geodety. Tam jeszcze mamy uruchomione jeszcze 3 usługi dodatkowo.
Mamy dzięki uprzejmości Geomatyki Kraków wszystkie portale, którego autorstwem jest Geomatyka Kraków. Powiem szczerze, że niektóre tematy dopiero ćwiczymy. Tym niemniej chciałbym może nie tyle się chwalić, ile powiedzieć, w jaki sposób sobie, że tak powiem, radzimy no, w tych trudnych czasach pandemicznych. Nie możemy ze sprzętów, ze względów technicznych i sprzętowych, że tak powiem, prowadzić pracy zdalnej. Tym niemniej, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt między pracownikami, nie wstrzymując oczywiście tutaj pracy ośrodka. Podzieliliśmy 50 na 50 i pracownicy, którzy powiedzmy, i to jest w systemie tygodniowym, pracownicy, którzy, że tak powiem, wykonują tą pracę zdalną, tylko troszeczkę w cudzysłowie, bo nie mogą zdalnie działać, że tak powiem, w bazie, przygotowują dokumenty. To znaczy weryfikacja, weryfikuje, jest w poleceniu pracy zdalnej taki zapis, że z chwilą zweryfikowania chociażby, czy wykonania tej pracy, która jest przynależna, mają możliwość wejść do urzędu jako wejście służbowe i wprowadzić do systemu no, te dane, które, że tak powiem, zweryfikowali, czy sporządzili projekty zmian, czy projekty decyzji w domu. I to, że tak powiem, działa. Jeżeli chodzi o kwestie, ja bym miał pytanie nawet do pana Marka, z racji tego, no jest przykładem, że jest w 100% scyfryzowany ośrodek, także ma, że tak powiem, stworzoną bazę. Chciałbym się zapytać, ilu pracowników, bo ma zatrudnionych w wydziale, którzy prowadzą właśnie ten proces pracy tak w wydziale, jak i w ośrodku, no bo dla mnie ośrodek dokumentacji geodezyjnej to jest dobrze, generalnie więc, tak powiem, z tego co pamiętam z prezentacji, to było 17 w ewidencji, 12 w ośrodku dokumentacji i 2 w ZUDzie, ale proszę ewentualnie pana Marka o odpowiedź. Tak, dokładnie tak. 13 osób z weryfikatorem w podgiku jest. No dobrze, ale to jest tak, 13 weryfikatorów w ewidencji. Weryfikatorów, wszystkich razem w podgiku. Tak, panie Marku? Tak, zgadza się, jak najbardziej. To jest wszystkich razem. Dobrze. No dobrze, myślę, że troszeczkę żeśmy się nie zrozumieli. Mnie chodzi generalnie rzecz biorąc o ilość pracowników w Wydziale Geodezji, bo tam Wydział Geodezji jest podzielony z tego co wiem na referaty. Referat ZUT, referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji. 32 osoby, tak? No nie, 35 powiedzmy. 35. No właśnie. I tutaj zaraz pozwolę sobie pewne kwestie poruszyć. Ja mam tylko prośbę, bo ponieważ jest godzina 13, a jeszcze jest parę osób oczekujących, więc bym prosił, żeby tak powiem, no, odnośnie tak powiem tematu konferencji, odnośnie wirusa. Jeśli tutaj panowie będziecie chcieli porozmawiać, to bardzo proszę, tak powiem, skontaktujecie się ze sobą, z panem Markiem Ślązakiem, dysponujemy kontaktem, przekażemy i wyjaśnicie państwo, bo tak powiem, mam wrażenie, że to akurat nie dotyczy tej konferencji. No. Bardzo, bardzo przepraszam, ale bardzo proszę o wypowiedź, ale w kwestii epidemii. Więc jeżeli chodzi o kwestie wypisów i wyrysów, jeszcze w marcu wypracowaliśmy poprzez porozumienie z notariuszami funkcjonującymi w obrębie powiatu i miasta, wypracowaliśmy taki sposób, że oni z racji tego, że są dysponentami ePUAP-u, w imieniu strony, oczywiście z pełnomocnictwem wystawionym przez siebie do otrzymania wypisu i wyrysu, kierowali taki wniosek do nas
My żeśmy go realizowali i tą samą drogą po oczywiście uiszczeniu opłaty przesyłaliśmy ePUAP-em i tego typu rozwiązanie nie było kwestionowane. To w zasadzie dziękuję bardzo. To teraz prosimy pan Sławomir Sadowski. Proszę, może już pan mówić. Dzień dobry, czy słychać mnie? Tak, słyszymy. Panie ministrze, ja mam takie zapytanie odnośnie właśnie pracy zdalnej. Co w sytuacji, kiedy zostaną wykradzione dane? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za włamanie hakerów? No i to jest do mnie pytanie? Tak, panie ministrze, to było pytanie do pana. Znaczy, będzie odpowiadał starosta. No przecież to nie od głównego geodety kraju zostanie ten. No, pan chce, może mogę ja odpowiadać. Jeżeli zapiszemy w ustawie taki zapis, że za wykradzione dane w trakcie epidemii odpowiada główny geodeta kraju, to pan wtedy życzliwie zacznie udostępniać, umożliwiać pracę zdalną? Bo rozumiem, że tutaj pan ma straszne obawy przeciwko temu. Znaczy nie, no jak najbardziej my chcemy, aby zdalnie pracować, prawda, no tylko, że... Ja się zgadzam na ochotnika podjąć odpowiedzialność za wykradzione dane przy pracy zdalnej. Sytuacja jest nadzwyczajna, więc jak powiedziałem, przystępujemy do działań nadzwyczajnych. Czy to panu ułatwi podejmowanie decyzji? Nie, dobrze, dziękuję bardzo. Panie ministrze, ja bym chciała jeszcze dodać, że takie ryzyko istnieje zawsze. Jeśli radca prawny ze starostwa jedzie do sądu i ma akta sprawy w teczce i komuś spodoba się jego teczka i tą teczkę wyrwie wraz z aktami, no to to jest tak samo jak atak hakerski. Więc takie ryzyko wykradzenia czy utraty danych istnieje zawsze. Tak? No zawsze, pani Ado, no to najlepiej też nie wychodzić z domu. Można sobie nogę złamać, może mogą na człowieka napaść. No różne rzeczy mogą się zdarzyć, tak? Tak. Ja tylko jeszcze dodam, Adolf Jankowski z tej strony, dodam, że odpowiedzialność za wykradnięcie danych przez hakera ponosi haker. Tak, na zakończenie. No tak, to właściwie tak, ma pan rację. Bardzo proszę, pani Jolu. Tak, pan Bała był przed chwilą, ale gdzieś nam zniknął. Proszę pani Magdalena Chrzan-Pardus. Jeszcze tam widziałem, że pan Domagała się zgłasza też. Tak, ale właśnie też przed chwilą gdzieś zniknął. Dzień dobry. Z tej strony Anna Damc, kierownik referatu katastru nieruchomości w Urzędzie Miasta Gdyni. Ja chciałam nawiązać do wydawania wypisów w formie elektronicznej. W tej chwili w większości wydajemy takie dokumenty i są one respektowane przez projektantów, rzeczoznawców. Niestety Sąd Gdyński odmawia przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej. Pani Magdaleno, to już obiecałem, tym się zajmę w najbliższym czasie, bo to jest... No, wydaje mi się, że nie ma podstaw prawnych, żeby odmawiać. Także no, dziękuję za sygnał. Zajmiemy się tym tematem. Proszę następne rzeczy, jeżeli pan pani ma. Przepraszam, bo pani Magdalena przerwałem je. Może tak. Pani Anna z tej strony. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że w ewidencji gruntów radzimy sobie z odbiorem osobistym w ten sposób, że obecnie jest możliwy odbiór dokumentów z paczkomatu ustawionego przy Urzędzie Miasta Gdyni. Również klienci, ale tylko mieszkańcy miasta mogą taki wniosek złożyć na terenie całego miasta w dowolnym paczkomacie. Mhm. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Także mówię, wracam do tego i tymi wypisami bardzo się w najbliższym czasie zajmiemy i spróbujemy wyjaśnić. Nie mówię, że to będzie proste i natychmiastowe, ale uważam, że jest bardzo konieczne i sytuacja, w której jesteśmy w tej chwili, no jest, powiedziałbym, no pod tym względem sprzyjająca. Bardzo proszę, tam widziałem, pan że... Pan Domagała jest z powrotem z nami, proszę pana. Panie dyrektorze? Może pan mówić, proszę włączyć mikrofon. Czy mnie słychać? Tak, słyszymy. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu. Ja może na temat hardware'u bym się wypowiedział, bo najsłabszym ogniwem w e-usługach są serwery powiatowe. Mianowicie każdy z powiatów te serwery zakupuje, one kosztują, a zużycie moralne następuje po 3 lata. Czy nie należałoby apelować do starostów, żeby wykorzystywali może prowadzenie ewidencji poprzez wyspecjalizowane jednostki typu informacje czy bazy danych w chmurach?
byłoby to jakieś rozwiązanie. Poza tym wyciek danych, no, ponosiłyby te jednostki, które takie usługi by świadczyły. Bo no, wiadomo, że praca na dokumentach typu weryfikacja operatu, czyli pobranie pliku PDF-u i sporządzenie protokołu weryfikacji, to nie jest grzebanie w bazie. Część pracowników starost przecież wykonuje pracę na żywej bazie, bo no, aktualizuje tą bazę poprzez materiał, który przekazują wykonawcy prac po pozytywnej weryfikacji. To moja taka uwaga właśnie ogólna. Czy nie warto by zastanowić się, wdrażać w Polsce, prawda, prowadzenie baz danych w chmurach, zwłaszcza, że w sumie mamy w Polsce systemów do prowadzenia państwowego zasobu, no 5 firm, prawda, i one mają opanowany ten polski rynek. Równie dobrze można by korzystać z usług wyspecjalizowanych lokalizacji w Europie. No, równie dobrze można korzystać z serwerów niemieckich, prawda, szwajcarskich czy francuskich. Panie Zbigniewie, ja myślę, że to jest sprawa wtórna w obecnej sytuacji. To znaczy, to jest rzecz, która tak do końca nikomu nie zabrania, czy on prowadzi w chmurze, czy na serwerze. To nie jest w przepisach jednoznacznie uregulowane i jakieś tam szczegółowo wymagane, więc jest to sprawa otwarta. Miałbym do pana prośbę, pytanie, jak wygląda sytuacja w województwie dolnośląskim, jeśli chodzi o pracę zdalną, no bo to jest temat dzisiejszej konferencji. Celem tej konferencji jest pokazanie, że praca zdalna jest możliwa do realizacji i żeby ją w jak najszerszym stopniu realizować. I tutaj jest nasze wsparcie i prosiłem, tak jak już pan pamięta, o wsparcie WINGiKów, żeby starostów wspierać, znaczy może nie starostów, tylko geodetów powiatowych wspierać, tak powiem, w kontaktach ze starostami, żeby umożliwić w tych wydziałach funkcjonowanie pracy zdalnej. Już mówię. Ja jestem w tej chwili w pracy w urzędzie. Rano właśnie rozmawiałem z panem Krzysztofem Siudzińskim z Lubina i on sygnalizował taki główny mankament mówiący o tym, że no owszem, te proste takie sprawy dotyczące postępowań administracyjnych czy weryfikacji, gdzie obracane są pliki lekkie, nie ma z tym problemu, prawda? Mankamentem w województwie jest brak sprzętu tego służbowego, czyli laptopów. No ale tutaj... Ale to już mówiliśmy o tym, że jak się chce, to można to oczywiście zrobić. Można to zrobić. Dobrze, to ja mam prośbę o wspieranie tego. Proszę Państwa, ponieważ przewidywaliśmy, to będzie do 13, więc będziemy powolutku kończyć. Natomiast jeszcze pan Jacek Łagus, widziałem, że był na liście. Ostatnia osoba, która się zgłasza, proszę Państwa, zgłosiła się dotychczas pan Łagus. No jeszcze przez chwilę Krzysztof Borys, więc dajmy im jeszcze obydwu wypowiedzieć. Dwie osoby i na tym kończymy, czyli w takiej kolejności. Teraz pan Łagus i następnie będzie pan Krzysztof Borys i kończymy. Halo, dzień dobry, Jacek Łagus się kłania wszystkim. Witamy serdecznie, słyszymy, tak, proszę bardzo. Ja chciałem tutaj odnieść się do rozwiązań wykorzystania tej chmury. Chciałbym tylko, oczywiście jak najbardziej, skorzystanie z chmury jest możliwe, natomiast zwracam uwagę, że chmura niesie ze sobą te same niebezpieczeństwa. Innymi słowy, wszystkim geodetom powiatowym, którzy zamierzają skorzystać z chmury, chciałbym przypomnieć o tym, że też należy z właścicielem tej chmury podpisać umowę powierzenia danych osobowych i odpowiednie umowy, które przenoszą wtedy odpowiedzialność na robienie kopii bezpieczeństwa na nich. Znaczy ja tylko, panie Jacku, przepraszam, się wtrącę, bo tutaj panu Zbigniewowi chodziło o to, że on chciał, tak powiem, wyeliminować problem starzenia się sprzętu i, tak powiem, awarii i jakichś innych historii, bo tutaj no, z zasady operator chmury przejmuje za to odpowiedzialność i nas nie interesuje, jaki sprzęt jest, a zakładamy, że będzie dbało o tą infrastrukturę i ta funkcjonalność chmury będzie jak najsprawniejsza, więc tutaj taka była idea tej wypowiedzi, ile dobrze zrozumiałem, panie Zbigniewie. Tak, być może tak. Natomiast rozumiem, że pytanie
że starzenie się tego sprzętu ma związek z jego bezpieczeństwem, prawda? I poniekąd tak jest, bo każde starzenie się sprzętu, sprzęt starzeje się razem z systemami operacyjnymi i także starzeje się w sumie łącznie z jego zabezpieczeniami. Panie Jacku, my też nie młodniejemy, tak? Także... No dobra, tylko to jest bezpieczeństwo. Prawda? No ale w sumie to jest taka moja uwaga. Znaczy, chciałbym poprosić... Im starsi, tym bardziej niebezpieczni. No tak, dlatego szybciej umieramy na koronawirusa poniekąd. No, natomiast ale to moje pytanie... Prośbę w kierunku tematu konferencji prosiłbym o wypowiedź. Moje pytanie w zasadzie, bo głównie to chcę zadać pytanie, takie powiedzmy otwarte, do geodety powiatowego w Gliwicach, w mieście Gliwice, do Sebastiana Ptaka, ponieważ sam dostaję tych pytań olbrzymią ilość, więc chciałbym, żeby główny geodeta z Gliwic troszkę powiedział na temat, jak on zabezpieczył się przed, że tak powiem, właśnie takimi atakami hakerskimi, jak wprowadził bezpieczeństwo, ile mu to zajęło. I w kontekście, żeby to zrobił, tego pierwszego wykładu, który, już nie pamiętam nazwiska. Pan Michał Onaszkiewicz. Pan Michał Onaszkiewicz. Chciałbym też poprosić prezesa o to, żeby udostępnił tą prezentację, ten wykład wszystkim geodetom powiatowym, zwłaszcza w powiatach ziemskich, bo, że tak powiem, on jest kluczowy z punktu widzenia zarówno pracy zdalnej i bezpieczeństwa tej pracy zdalnej, jak i jest kluczowy w stosunku do bezpieczeństwa, powiedzmy, wspomnianych ataków hakerskich. No dobrze, to ja myślę, że nie będzie tutaj problemów z tym, panie Michale, będziemy mogli to udostępnić. Tak, oczywiście. Tam nie ma jakichś szczegółów, tam są bardziej, powiedzmy, takie ogólne rzeczy, które byłyby zjadliwe dla... Jeżeli to ma pomóc, to w podsumowaniu dzisiejszej konferencji udostępnimy. Nie widzę już pana Sebastiana Ptaka, więc panie Jacku, nie wiem, czy będzie w stanie panu odpowiedzieć na pytanie, bo... Nie wygląda mi niestety. No to zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz, że zarówno w wykładzie pierwszym, jak i w Gliwicach są zastosowane VPN-y. No czyli... tak, no to przeważnie wszyscy pracujemy na VPN-ach, tak? No właśnie, okazuje się, że nie. I tam, gdzie te ataki hakerskie miały miejsce, tych VPN-ów nie było. I to jest wszystko, na co bym chciał zwrócić jest uwagę. Jest to na 100% potwierdzona informacja, panie Jacku, tak? Na 100%. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Za głos. I jeszcze pan Krzysztof Borys miał być jako ostatni. Tak. Jeśli mogę, to tylko króciutko odnośnie tego 12b, bo tu zostałem znowu wywołany w trakcie. W międzyczasie uzgodniliśmy, w jaki sposób to może wyglądać. To tak bardziej się zwracam do użytkowników naszych systemów. Otóż ponieważ ten operat przesłany i widnieje u wykonawcy, a więc jest bardzo prosta metoda. W protokole negatywnym należy poinformować, że ten dokument jest do pobrania, został zwrócony i jest do pobrania na stronie w panelu geodety. I w tym momencie zostanie formalnie zwrócony, ponieważ... Tak, no i to jest ten element wiążący to wszystko razem i jest, tak powiem, zgodnie z... No i można to napisać i problem rozwiązany. Dziękuję. Dobrze. Aha, i odnośnie tego dostępu. Proszę Państwa, no tutaj muszę powiedzieć, że też słyszę, że te dostępy są czasami robione przez TeamViewera, przez inne rzeczy. No na to by należało zwrócić uwagę, bo to nie jest tak, że wszyscy mają VPN-y. Tu muszę to też potwierdzić. No ale to będziemy się starać, to rekomendacja jest taka, żeby te VPN-y były. No to chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Ja widziałem jeszcze panią Agnieszkę Majewską, Wingich Zachodniopomorskiego. Pani Agnieszko, gdyby pani podniosła rękę, to moglibyśmy panią... A jest pani Majewska. Jest już. Dobrze, to prosimy. Zależy mi na tej opinii Wingików, także jeżeli jeszcze któryś z Wingików by pan Bała był, to też bym bardzo, bardzo był wdzięczny za wypowiedź. Ale właśnie... Dobrze, czy mnie widać, słychać? Tak. Słychać, tak. Słyszymy, nie widzimy. Ale tutaj nie mogę. Nie mam możliwości w tej chwili. Żeby... Dobrze, pani Agnieszko, ważne, że... Ale nieważne, tak jest. Ja bym chciała króciutko do tego 12b, skoro to jeszcze zgadzam się tutaj całkowicie i z panem Żelisem, z panią dyrektor Ogonowską. Natomiast czy to rozwiązanie? Chodzi o to, że obowiązek ciąży na organie,
przekazania zwrotu tego operatu. I to tyle króciutko, żeby nie przedłużać. A jak z funkcjonowaniem powiatów u Pani? Czy coś Pani ma rozeznanie? To znaczy szczegółowego rozeznania nie mam. Sytuacja u nas też była różna, bo oczywiście część ośrodków została też trochę sparaliżowana przez to, że pracownicy byli chorzy i to niestety poszło troszeczkę lawinowo. Niemniej jednak sporo powiatów pracuje w części, czyli w takim systemie rotacyjnym, hybrydowo, więc, ale też nie wszędzie, bo to jest uzależnione od możliwości. Tutaj też troszeczkę, o ile mogę, to w ostatnim czasie też jeszcze wspierałam pewnymi niewielkimi środkami część powiatów, tak żeby jeszcze mogli może pozyskać jakieś laptopy dla tych celów. To też jest bardzo cenna uwaga dla Wingików. No jest początek listopada, więc jeżeli pozostało Państwu jakieś środki i mogą być przeznaczone na wsparcie tych działań, to bardzo proszę tutaj o podjęcie takich inicjatyw. To jest na zasadzie tylko i wyłącznie z pewnych oszczędności. No tak, Pani Agnieszko, ale było możliwe, tak? Tak. Jeżeli mamy teraz ostatnią szansę do przesuwania środków między powiatami, także tam, gdzie coś ewentualnie czy zostało z jakichś też konkretnych sytuacji, no to ewentualnie to można było. Natomiast jeżeli chodzi o inspekcję, też pracujemy zdalnie w systemie rotacyjnym, 50/50, mniej więcej oczywiście. I tu chciałabym z tego miejsca zarówno swoim pracownikom, jak i chyba wszystkim pracownikom całej służby, którzy podjęli właśnie chęci wsparcia naszych zadań i udostępnienia własnych laptopów, własnego sprzętu dla wykonywania jednak zadań służbowych, bo to naprawdę nam bardzo usprawnia i pomaga. Także bardzo, bardzo dziękuję. I tyle. Dobrze. To ja. Szanowni Państwo, tak, już wyczerpaliśmy głosy osób, które zgłaszały się do zadania pytania. Proszę o zakończenie konferencji Głównego Geodety Kraju. Proszę Państwa, więc tak, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję osobom, które zabierały głos, osobom, które przygotowały referaty. Szczególnie tutaj panu Michałowi Onoszkiewiczowi, który, tak powiem, przedstawił bardzo obszerny referat związany z zabezpieczeniami. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy dotrwali do końca. Widzę, że jeszcze jest ponad 1000 osób, więc mam nadzieję, że ta tematyka, która dotykała de facto też różnych rzeczy, bo nie tylko tych zabezpieczeń, ale również funkcjonowania całej geodezji. Ale w kwestii zabezpieczeń chciałbym jasno, jak powiem, przedstawić pewną konkluzję z tego wszystkiego. Czyli przedstawione prezentacje dowodzą tego, że jak się chce, to można wiele rzeczy zrobić. A teraz druga część, nie mamy innego wyjścia, musi nam się chcieć. To tyle mogę powiedzieć, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie sprostać tym oczekiwaniom, nie piętrzyć trudności, tylko spowodować, żeby geodezja w miarę możliwości, takie jakie są w obecnej sytuacji, funkcjonowała sprawnie. To, co z naszej strony Głównego Urzędu Geodezji jest możliwe do zrobienia, a także jak Państwo słyszeliście z punktu widzenia nowej pani minister odpowiedzialnej za sprawy geodezji, jest możliwe, to my zrobimy, tak? Nie będziemy tutaj oczekiwać, nie będziemy powstrzymywać, będziemy informatyzować i to bardzo się z tego cieszę, bo to jest kolejny taki pozytywny oddźwięk tej konferencji, wypowiedź pani minister, że bardzo zależy jej na informatyzacji, co z jednej strony rozwiąże sprawy związane z epidemią, funkcjonowanie geodezji w czasach epidemii, ale z drugiej strony przeniesie nas na troszeczkę wyższy level funkcjonowania geodezji, czego Państwu i sobie serdecznie życzę i bardzo serdecznie dziękuję za udział ekipie Głównego Urzędu, jak zwykle profesjonalnie przygotowaną konferencję, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli też ktoś z Państwa będzie chciał, żeby na przykład wykorzystać te możliwości techniczne, które posiadamy, że na przykład geodeta powiatowy będzie chciał się spotkać z wykonawcami swoimi, bardzo proszę, zorganizujemy Państwu taką konferencję, nie ma problemu, wtedy Wy jesteście gospodarzami tej konferencji, my dajemy obsługę techniczną. Z Zoomem, z takimi narzędziami, które są potrzebne, także wtedy Państwo będziecie mogli z geodetami swoimi pracującymi na terenie
zrealizować, czy któryś w Indii chciałby się spotkać, bardzo proszę, jesteśmy w stanie tutaj to Państwa wspierać, oczywiście w miarę możliwości. My od marca pracujemy w takiej technologii, to wielokrotnie już to powtarzałem. To narzędzie informatyczne związane z wideokonferencją jest to najlepsza inwestycja zrealizowana w ostatnim czasie i proszę sobie nie wyobrażać, że ta inwestycja idzie w setki tysięcy złotych, bo są to pojedyncze tysiące złotych, które umożliwiają mi kontakt z Państwem, kontakt z całym środowiskiem, ze wszystkimi swoimi pracownikami. Także serdecznie dziękuję i zachęcam do rozwiązywania problemów, a tam, gdzie my będziemy mogli pomóc, to chętnie pomożemy. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo i zapraszamy jak zwykle do śledzenia newslettera, zapisania się do newslettera. Będziecie Państwo na bieżąco z tym, co organizujemy, co się dzieje w geodezji i kartografii. Warto, codziennie jest kilka informacji, myślę, że przydatnych w codziennej Państwa pracy. Zapraszam.